Dzień dobry, Szachowo Polsko. Witam serdecznie w drugim dniu turnieju Airthings Masters. Dzisiaj kolejne cztery rundy nas czekają, czyli runda 5, 6, 7 i 8. Jan Krzysztof Duda, jak widzieliście przed chwilą na infografice, zajmuje dobre 8 miejsce, aczkolwiek przy tym dystansie, który jest za Jankiem, można było się pokusić o trochę lepszy wynik. Dzisiaj czekają naszego reprezentanta trochę trudniejsze partie. Pojedynek Duda-Ding słynny się odbędzie. Tak naprawdę Ding Duda, więc trochę organizatorzy nie zadbali o odpowiednie kolory. No ale na start Janek zagra z reprezentantem Wietnamu, z Le Quang Liemem. Później czeka Janka Erik Hansen, Ding Liren oraz Władysław Artemiew. Tak to wygląda. Dzisiaj trzy razy Janek zagra czarnymi, tylko raz białymi z Hansenem, więc no ciężkie zadanie czeka Janka na pewno. Witam Piotr Gliwice, witam Full Few, Montezuma również witam, Daniel Gural, Paweł D, Krzysztofa Papugo oczywiście witam, Piotra R, kogo jeszcze witam? Roberta Łąckiego oczywiście, Łukasza Cholińskiego, o, Aleksandra Kimaka również witam. Tak, no za 10 minut ruszają partie. Dzisiaj miała mi towarzyszyć pewna osoba w komentarzu, ale niestety okazało się, że w ostatniej chwili musiała zrezygnować. Ale jutro będę miał gościa na 100%. Znaczy no, na 99% zawsze trzeba powiedzieć i we wtorek też już kogoś mam, więc może dzisiaj to będzie ostatni dzień, kiedy będę sam z widzami. Pozdrawiam, Piotrek Krzymowski. Cześć, Kosmopolak. No właśnie, jutro Artur ma się pojawić, Jakubiec, za którym tak dużo osób tęskni. I jutro też. Właśnie, Artur, no jak już Artur przychodzi, to wiadomo, że na coś konkretnego. Jutro Janek z Magnusem będzie grał czarnymi. Bardzo ciężka partia. Jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że teraz Magnus, no jeszcze raz wam mogę pokazać te wyniki, że Magnus, widzicie na którym jest miejscu, na 11 miejscu. Na razie ma wygraną w pierwszej partii, ale potem remis, dwie porażki. No i tych punktów musi trochę nabić Norwek. Zobaczymy, jak mu dzisiaj pójdzie, ale niewykluczone, że Janek będzie grał z rozsierdzonym Norwegiem. Chyba coś mnie słabo słychać, nie? Nie za cicho trochę? Coś mam takie wskazania mikrofonu średnie, szczerze mówiąc. Nie jest za cicho? Mogłoby być głośniej delikatnie. No dobrze, to dam trochę głośniej. Aha. Dobra, tak mikroskopijnie zrobimy. Teraz może będzie trochę lepiej. Nie wiem, czy jeszcze trochę głośniej nie powinno być. Tak, to są eliminacje. 16 zawodników, no mamy jedną kobietę, której nie wróżyliśmy wczoraj wspólnie z Piotrem Brodowskim jakiejś świetlanej przyszłości w tym turnieju, no i jak dotąd nie zostaliśmy w żaden sposób tutaj zaskoczeni. Aleksandra Kosteniuk ma 0 punktów, ale no taki prag też bardzo słabo, tylko jeden punkcik uzbierany. No Janek grał właśnie z tą dwójką, więc generalnie ten dystans, tak jak mówiłem, nie był jakiś super mocny dla Janka. I o ile Prag prawdopodobnie się podniesie z tej słabej dyspozycji, o tyle no Kosteniuk prawdopodobnie no będzie obijana co rundę.
No dobra. To wyniki już mam nadzieję zapamiętacie mniej więcej. I wygląda to tak, że 16 zawodników gra przez 4 dni eliminacyjne. Odpowiednio 4, 4, 4 i 3 rundy każdego dnia. I najlepsza ósemka później gra systemem pucharowym. Rok temu, czy może, no tak, w sumie w zeszłym roku, może tak. W zeszłym roku to był system, że grało się takie dwa mini mecze w dwa dni. Teraz ta faza pucharowa została skrócona do jednego dnia, tylko finał zostaje dwudniowy. Myślę, że to dobre rozwiązanie, żeby właśnie rozłożyć te eliminacje na 4 dni, a nie na 3, jak to miało miejsce w zeszłym sezonie. Te 5 partii każdego dnia było jednak trochę, to było trochę męczące i za to pucharówka trochę skrócona i turniej zamiast 9 dni trwa tych dni 8. Również zmieniony został punktem system punktacji, czyli nie tak jak klasycznie 0,5,1 za przegraną, remis i wygraną, ale 0,1,3, co ma pozwolić uniknąć takich sytuacji jak w zeszłym sezonie, kiedy to w szczególności Radżabow oraz Nakamura, tak oni mi się najbardziej kojarzą, bardzo szybko remisowali wiele partii, ale nie tylko oni. Trzeba to sobie powiedzieć, że więcej było tych zawodników, co tak remisowało bez gry. No z racji tego, że jeżeli połowa zawodników aż awansuje, to jak ktoś sobie tam już jakieś wygrane na początku odnotuje, to wiadomo, że potem na remisach może jechać do samego końca turnieju. Teraz przy tej punktacji 0-1-3, no te remisy to nie są aż tak dobrym pomysłem. Jak się czuję po wczorajszym występie u Bartosza? Bardzo dobrze się czuję, ale chyba musi zmienić zasady tego teleturnieju, bo zbagowane były. Tak, o, Karjakin też często te remisy brał. Rzeczywiście Karjakin to w ogóle w takich absurdalnych sytuacjach remisy brał, kiedy mu nie szło nawet, więc jego to może nic nie powstrzyma. No i teraz, jak widziałem, Tadek Nudel niezawodny podał statystyki, że na 32 partie rozegrane do tej pory było tylko 8 remisów, więc tylko 25% partii zakończonych remisami. Z tej samej statystyki jeszcze wniosków bym nie wyciągał. Po pierwsze, za mała jest tutaj porcja tych wyników. To raz, dwa, należałoby to jeszcze zestawić ze statystykami z zeszłego sezonu, bo tam tych remisów było trochę, ale chętnie bym się dowiedział, jak to procentowo wyglądało. Witam, niemiły obywatelu. Kto wygrał w końcu wczoraj u Bartosza? Mistrz Valoranta wygrał. Partia zaczyna się o 18 i wszystkie rundy zaczynają się o okrągłych godzinach, czyli 18, 19, 20, 21. Mogą być małe wyjątki. Wczoraj takie sytuacje miały miejsce u Jana Krzysztofa Dudy przede wszystkim, gdyż jego przeciwnicy swoje partie grali stosunkowo długo, a przepis mówi w tym turnieju, tak, regulamin, że 10 minut przerwy co najmniej każdemu zawodnikowi przysługuje, więc jeżeli ktoś kończy po godzinie na przykład 18.50, no to siłą rzeczy o 7 ta partia następna rozpocząć się nie może. I właśnie tak wczoraj Janek zaczynał partię chyba 6 po, 10 po, no ale nie ma to większego znaczenia. Nawet czasami jest dobrze, jak Janek zaczyna później, można przez chwilę poglądać sobie partię innych zawodników. Czy ta punktacja nie skłania do przesadzania białymi? Andrzej pyta. Nie, moim zdaniem ta punktacja, raczej w szachy wszyscy grają w miarę normalnie, tak samo. Trzeba robić obiektywnie najlepsze ruchy, a nie jakoś tak na siłę unikać remisów, ponieważ jeżeli będziemy stosować właśnie jakąś taką strategię, że za bardzo będziemy grali na wygraną czy coś, nasi przeciwnicy będą to wykorzystywać, kontrować i to oni będą zgarniać potem te 3 punkty. Więc moim zdaniem trzeba grać swoje.
Tak, jeszcze 2 minuty zostały. No, Lekuang Liem jest to zawodnik, no raczej widzą nieznany jakoś dobrze, aczkolwiek pojawił się chyba w 2 turniejach tego cyklu Meltwater Champions Chess Tour w zeszłym sezonie. Na pewno tam był jeden event, coś tam, Asian coś tam się nazywał, więc on tam zapewne grał i chyba jeszcze w jednym, ale jest to bardzo dobry zawodnik, jeśli chodzi o szachy szybkie. Nie wiem, czy kiedyś nie zdobył mistrzostwa albo wicemistrzostwa jakiegoś świata w szybkie szachy albo w blica. Coś tak kojarzę. Może zaraz któryś z widzów mnie poprawi, uświadomi, jak to wyglądało w przypadku Wietnamczyka. Tak, to jest turniej online jak najbardziej, ale tyle zabezpieczeń. Kilka kamerek w pokoju, każdy musi mieć, z każdej strony jest obserwowany, wiadomo co ma na pulpicie. No, prawdopodobieństwo wystąpienia oszustwa jest tutaj bliskie zeru. Piszecie, że easy game będzie? Nie no, czarnymi z Lekuangiem to... Nie będzie łatwa partia. Będziemy patrzeć z perspektywy reprezentanta Wietnamu z tego samego powodu, z którego wczoraj oglądaliśmy niektóre partie z perspektywy właśnie białych, nawet jak Janek grał czarnymi, ponieważ no, te złe ruchy będą wtedy zaznaczone, a jednak zaznaczenie ostatniego ruchu w szachach szybkich w szczególności jest bardzo ważne, ponieważ nie zawsze zdążę ja to zrobić, więc niech już tak zostanie. A myślę, że to kwestia przyzwyczajenia. No tak, Piano Radek dobrze napisał, nie opłacałoby im się oszukiwać, w szczególności tym najlepszym na świecie, prawda? No jak tutaj jeszcze jakaś młodzież gra i tak dalej, to wiadomo, czasami jeszcze młodzież nieświadoma może zrobić jakieś głupstwo, ale no nie w tym turnieju. No dobra, zaczęli D4, D5, wczoraj też Janek na D4 odpowiedział D5. Zobaczymy, gambit hetmański nieprzyjęty, to będzie grane. Janek bardzo często ostatnio w tych szachach szybkich to D5 gra, no i nie wiem co gra Lekuang, nie kojarzę go z katalońską, szczerze mówiąc, ale ja mam tak jak wy, drodzy widzowie, że nie do końca kojarzę właśnie co ten zawodnik gra. Tak, tempo gry, bardzo dobre pytanie, to jest 15 minut plus 10 sekund na ruch. Czy uważam, że w szachach powinny być kategorie wagowe? No raczej nie. No i tutaj zobaczymy, co będzie grane. Czy zobaczymy strukturę karlsbacką, uwielbianą przez Piotra Brodowskiego, czy jednak Janek będzie grał tutaj jakoś przez C5. Tutaj pewien goniec jakoś na G5 zostanie wyprowadzony, albo na F4. To oczywiście jeszcze jest daleko posunięta teoria w tym wariancie i partii zostało tu rozegranych tak dużo, że zrozumienie tego debiutu zarówno u Wietnamczyka, jak i Jana Krzysztofa Dudy jest bardzo duże. No Janek tak jakby się do tego C5 szykował, czyli zagrał goniec E7 zaraz i C5. Tylko czy to można w tej konfiguracji grać? Chyba można, no jeszcze gońca, no nie, no, goniec idzie na D6, to nie wiem, czy C5 będzie grane. To raczej C6 bym podejrzewał. A, 2013 rok, Mistrzostwo Świata w szachach błyskawicznych zdobył, tak? Okej. Okay. No właśnie, coś tak kojarzyłem, że miał jakiś sukces. No to mistrzem świata w blicu został, to przypadkowo takich wyników się nie robi, drodzy widzowie. Witam, Janek. Czy uważam, że goniec powinien być warty więcej niż skoczek? Sebastian Woźniak, to znaczy powinien być, w sensie, że w książce powinien być opisywany jako więcej wart? Myślę, że nie. Może mikroskopijnie, no, ale nie wiem, jakie to ma znaczenie. Czy mówimy, że goniec i skoczek są warte
po 3 punkty, czy skoczek 3, a goniec, nie wiem, 3 i 1 dziesiąta na przykład. Bo niektórzy mówili, że 3,5 to na pewno jest przesada, inni, że 3,25 setnych. A czemu nie 3, na przykład i 27, ja bym wtedy spytał. No i to jest wszystko takie właśnie umowne. Możliwe, że jakaś taka właśnie sztuczna inteligencja, jak AlphaZero z sukcesami grała i tak dalej, to pewnie po rozegraniu tych kilku miliardów partii sztuczna inteligencja mogłaby oszacować wartość właśnie tychże figur. No dobra, co tutaj się dzieje? Goniec poszedł na F4 i proszę zauważyć, że Janek tutaj nie zbił, mimo że mógłby zdublować pionki Le Quang Liemowi. Widzimy, że pionki F byłyby zdublowane, a pionek D byłby izolowany. A jednak tego nie zrobił. No i jak myślicie, dlaczego? Dokładnie, Botek, że wartość tych figur dla sztucznej inteligencji to też będzie co innego niż dla człowieka by było warte, nie? No ale mimo wszystko byłoby to jakieś takie bardziej naukowe, jeżeli sztuczna inteligencja by to oszacowała. Cześć Jay-Z, pozdrawiam również Berlin. Tak, niektórzy chcą, by Hetman był za 10 punktów. Dokładnie. Tak, jako że nikt nie spieszy się z odpowiedzią, dlaczego Janek nie zbił na F4. Chodziło o to, że ten pionek F od razu byłby zagrożeniem dla naszego reprezentanta, groziłoby F5. Również skoczek biały miałby super pole na E5 wspierany przez te dwa piony i piony byłyby na czarnych polach, podczas gdy goniec jest białopolowy. I jak wielokrotnie powtarzałem, jak tak goniec się uzupełnia z pionami, to jest to praktycznie zawsze bardzo dobre. B3 nie za bardzo wiem, po co zostało zagrane. Taki profilaktyczny ruch, może żeby nie było skoczek B6, nigdy zgroził skoczek C4. Może ewentualnie na C5 już jakieś przygotowanie, żeby tutaj ten goniec nigdy nie strzelał w te piony. No taka profilaktyka po prostu. Pozycja jest bardzo spokojna, zamknięta, więc nie przypomina tego, co się działo w tych ostatnich trzech wczorajszych partiach. Nawet z Kosteniuk się więcej działo. Trzeba to sobie szczerze powiedzieć. No my jednak wolimy, jak u Janka są pozycje takie jak na przykład z Pragiem. Nie wiem, czy oglądaliście wczoraj partię. Zamieniłem kilka słów o tej partii z Jankiem. Powiedziałem mu, że zrobił z Pragiem w sumie to samo, co na tej symultanie pod Wieliczką, gdzie tam dał mata cukcwangiem, a tutaj tym cukcwangiem też wygrał, no może nie dał mata, ale hetmana, można powiedzieć, zamatował. Nie odwrócę szachownicy, drodzy widzowie. Musi zostać tak, jak jest. Czy punktacja ma jakiekolwiek znaczenie? Marcin W. pyta. No właśnie, większego nie ma. Tak naprawdę to powinno ułatwiać jakoś może początkującym zawodnikom, żeby wiedzieli, co za co wymieniać i tak dalej, ale no mówię, ja całą karierę praktycznie już nawet arcymistrzem byłem i byłem przekonany, że Hetman jest wart 10 punktów. Okazało się potem, że jest wart 9. Nic to nie zmieniło w moim podejściu do szachów. I tyle. Nie ma co się przejmować, co jest ile warte. Trzeba robić dobre ruchy. Tak, struktura karlsbacka i tak. W strukturze karlsbackiej na ogół białe grają na skrzydle hetmańskim, przeprowadzają tak zwany atak mniejszościowy. Dlaczego mniejszościowy? Ponieważ tutaj są dwa piony, a tu są trzy. I my chcemy właśnie tymi dwoma pionami zagrać tak, doprowadzić do B5, żeby potem czarne miały dylemat. Albo biją tu na B5 i zostawiają sobie słabego piona na D5, również na B7, albo przy pionie na B5 zostawiają, wtedy my bijemy na C6 i pion na C6 jest słaby. Więc białe praktycznie zawsze tutaj jakąś słabość wyrobią.
podczas gdy czarne na ogół grają na drugim skrzydle. Tutaj ta struktura jest grana trochę inaczej, spokojniej i białe raczej nie będą grały tutaj przez B4, zresztą ten ruch A3 by na to właśnie wskazywał. Tak, Wiktor Wektor dobrze napisał, szachowe mikstury też są istotne. Hetman B2, czyli tak jakby chciał zagrać B4 i potem może skoczek A4. Może po to też było B3, proszę zobaczyć. Ten hetman nagle tutaj się znalazł, bo moim zdaniem czasami po B4, nie wiem czy B5 Janek nie chce odpowiedzieć, żeby skoczkiem na C4 wtedy się władować. Oczywiście my mamy dziury wtedy na C5 i A5, no na A5 to pole jest nieistotne, na C5 przede wszystkim, ale białe nie mają za bardzo jak tam szybko wejść, ponieważ często po skoczek D2, skoczek B3 przy ruchu B4 ten pionek jeszcze będzie atakowany. Więc pytanie, czy hetman B2 ma wspierać to, czy może jeszcze wspierać pole E5, czyli jeżeli skoczek na przykład gdzieś odejdzie na E2, proszę zauważyć, hetman zaczyna kontrolować pole E5 i będziemy chcieli wyjść tam skoczkiem, a drugi skoczek może na przykład wejść na F4. Potem jak ten goniec odejdzie z D3, skoczek z F4 może pójść na D3, wspierać pole E5 i może też pójść na C5. Więc jak jasno tutaj widać po tych strzałkach, białe mają no, takie ciekawe idee związane z tymi czarnymi polami. Ten goniec po prostu białopolowy nasz jest lepszy od gońca białopolowego czarnych. Czy po wczoraj jakaś aktualizacja prognozy dla Kostaniuk? Nie. Ja tak wczoraj chyba w końcu powiedziałem, że te widełki między 1,5 a 5, że znaczy no ja mówiłem tymi punktami, wiecie, oldschoolowymi, że tak powiem. Czyli tak naprawdę między 4 a no nie, 15 to bym jej nigdy nie dał, że 5 zwycięstw odniesie, jak już to w remisach, czyli tam pewnie bym jej dał 12 max w tych widełkach, że zrobi po prostu 3 remisy i 13 punktów. Max bym jej dał 4 remisy i 3 wygrane, no ale tak oceniam, że powinna zrobić około 6-7 punktów tych nowych w całym turnieju. Jak czarne mogą tu atakować w tej pozycji? To jest bardzo dobre pytanie. Sam chciałbym się dowiedzieć, jak mają atakować. G6 jest to ruch, za którym zaraz pójdzie król G7 zapewne. No bo nie wiem co innego, szczerze mówiąc. Po co G6 jest zagrane? Znowu jakaś głębia, której nie czaję, ale to w przypadku ruchów Janka nie pierwszy i nie ostatni raz. O, goniec F5 Janek nie chce grać, to na bank. Ale co on chce grać, to jest ważniejsze pytanie. Koń H5, koń G7, goniec F5, no ale to jest tak, tak, oj, tak, tak i tak. Żeby wymienić białopolowe gońce. A jeżeli białe odejdą, no to mamy przynajmniej gońca na F5. Ale to jest dość długi plan. Pozycja oczywiście jest zamknięta, jest spokojna. No ale tak czy siak, trochę czasu zmarnujemy. No i zobaczymy, czy tutaj przez B4 będzie grał. No hetman B2 raczej jest po to. Ta idea z atakiem mniejszościowym jest ważniejsza chyba od kontroli punktu E5. Przepraszam za te krzywe strzałki, ale od wczoraj coś mam z myszką. Nie wiem, czy to właśnie może baterie się nie kończą, czy coś, będę musiał wymienić, ale prawdopodobnie się zapomnę z milion razy. Pyta Rasteusz, czy jest tak, że mistrz świata w rapidach i blicach jest gorzej postrzegany niż mistrz świata partii klasycznych? Gorzej rozumiem w rozumieniu wagi tego tytułu? Tak, jak najbardziej. I to jest kolosalna różnica.
coś porównywalnego jak, nie wiem, w piłce nożnej wygranie Ligi Mistrzów i no nawet Liga Europy jest więcej warta. No jak Puchar Zdobywców Pucharów kiedyś. Może coś tego typu. Sokow pyta, czy skoczek E2, skoczek F4. No tak, rysowałem ten plan wcześniej. Jest to możliwe. Ale nie wiem. Tutaj trzeba się zastanowić, czy przez B4, czy przez skoczek E2, skoczek F4. Nie wiem, czy po skoczek E2 nie puszczamy opcji ruchu skoczek E4. I po skoczek F4 mamy goniec F5. I wtedy nawet nie mamy koń E5. No tak. Nie mamy koń E5. Może też o to chodzi w ruchu G6 w takim razie, żeby jak zagramy skoczek E4 i goniec F5, żeby ten goniec już tu był broniony i żeby tam nie były jakieś motywy może kiedyś z F3, że ten skoczek nie ma gdzie odejść, bo goniec na F5 wisi. Może jakieś takie niuanse tutaj odgrywają rolę mniejszą lub większą. Dlatego to skoczek E2, skoczek F4 tak nie wygląda moim zdaniem super groźnie. Skoczek D2 to w ogóle nie mam pojęcia o co chodzi w tym posunięciu. Aha, może chodzi po prostu, że to co rysowałem wcześniej, że jak już zagramy B4 to skoczek ma pójść na C5, a jeszcze z tym B4 się nie decydujemy zagrać. Ale raczej bardziej prawdopodobne jest, że może przez E4 jakoś chce grać. Tutaj biały, no ale E4 to też jest dość ryzykowna. Ten pionek na D4 słaby. Puchar Intertoto. O, koń H5, czyli jednak G6 było właśnie po to, żeby zwolnić miejsce na G7 prawdopodobnie, albo no F5 to już by było tutaj kozactwo, takie na maksa. I to nie jest z pozycyjnego punktu widzenia dobry ruch, więc raczej chodzi o skoczek G7, goniec F5. No dobrze, skoczek A4, wiadomo, białe chcą tutaj wejść. Więc koń G7 teraz podejrzewam nastąpi. Czasowo wygląda na razie ok. Janek ma minutę więcej. F4, ale F4, jakie F4 chcecie grać? Białymi? Dlaczego na tym turnieju Hipokrytes pyta jest inna punktacja niż zwykle? Ano dlatego, że remisów było za dużo takich po kilku posunięciach w zeszłym sezonie i organizator, no kilku zawodników w szczególności sobie podobało te remisy i organizator chciał teraz tego uniknąć. No i słusznie. A F3, E4. No F3, E4 nie jest dobrym planem. Ten plan na ogół jest przy czarnopolowych gońcach, kiedy ten goniec na F2 często tam przez G5, H4, F2 może wspierać pionka tutaj na D4. Jak tych czarnopolaków nie ma, to trochę dziury też się robią po tych polach. Nie tylko goniec wspiera tego piona, ale w ogóle też asekuruje wszystkie czarne pola tak naprawdę tutaj. Jeżeli zagramy F3, E4, to słabo te nasze czarne pola będą wyglądały. Tak, jeśli chodzi o komentowanie tego turnieju, to na pewno będę komentował go tak długo, jak Janek będzie w tym turnieju grać. Um,
A potem zobaczymy, jak zainteresowanie z waszej strony tym turniejem, jeżeli by odpadł nawet Janek, czy to będzie sens dalej komentować, czy nie. Nie, Broda dzisiaj nie wpada. Broda ma wpaść we wtorek po Title Tuesday. I potem może jeszcze chyba w środę. A jutro ma być Artur Jakubiec. Dzisiaj też miał być gość, no ale w ostatniej chwili coś tam wypadło i... No i tyle. Tak, no poszło to B4, długo przeze mnie wyczekiwane. Zaraz skoczek pójdzie na C5. Nie wiem tylko, jaka była rola ruchu skoczek D2. Po co on tutaj poszedł? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Zastanawiam się, na czym myśli tutaj Janek, ponieważ zagrał G6, skoczek H5 i skoczek G7, więc trzy ruchy już poświęcone po to, żeby zagrać to goniec F5. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby tego nie grać, ani jakichś innych ruchów, które można by jeszcze zrobić, sensownych. A już tego czasu... Zużył sporo Janek na ten ruch, bo 2 minuty ponad, więc coś tutaj musi w trawie piszczeć, czego nie widzę. No goniec F5, bicie koń C5 i co, bierze B8? Albo hetman C7? No to będzie typowy atak mniejszościowy w strukturze karlsbackiej, więc to jeśli ktoś to gra białymi albo czarnymi, to może być taka dobra partia tematyczna. Kurczę, no strasznie długi ten namysł jaka. Musi być jakiś konkret. Tak, tak, tak. Skoczek C5. Wisi tu. Nie chcemy bić na C5, bo wtedy... chociaż może chcemy bić na... Aj. No, Janek jak zwykle zaskakuje. Aj, nie. Kurczę, flag. Znowu sobie coś tu porozwalam, tym razem bez pomocy kota. Dobra. Okej, okay, czyli Janek stwierdził, że tego skoczka na C5 tutaj jest w stanie znieść. No to jest psycha mocna u naszego reprezentanta. Aha, gońca na C8 chce postawić prawdopodobnie. No i właśnie, jest A4, B5 i tutaj pytacie, jak się przed tym bronić, szachista pyta. No nie można się przed tym bronić, to na pewno nastąpi. Dlatego ważne jest zawsze, żeby te ruchy A6 i A4 były wtrącone. Bo gdyby białe mogły zagrać B5 bez tych ruchów, to wtedy często po biciu na C6, nie dość, że tutaj byłaby słabość, to jeszcze pion na A7 byłby słaby. Więc tutaj chcemy zredukować ten materiał maksymalnie, jak to tylko możliwe. I potem no, żyć z tą słabością na C6 i liczyć, że wszystko tu się pobroni. No ale jak tylko czarny nie złapią kontry na skrzydle królewskim, a tutaj nie wydaje się, żeby taka kontra mogła wystąpić, to będzie to niestety pozycja do jednej bramki. No poszło to goniec F5 w końcu. Czy w tej strukturze chcemy postawić skoczka na D6? Tak, skoczek na D6 generalnie byłby dobrą figurą. Podobno to jest, się nazywa skoczek botwinnika, czy jakoś tak. No ale tutaj
ciężko będzie tego skoczka tu ustawić i raczej w tej konkretnej pozycji już bym tego nie robił. Skoczek na D6 kontrolowałby trochę pole B5, czasami chciałby wejść tutaj, czasami może tutaj, jakby się udało, ale teraz dużo ruchów musielibyśmy na to zmarnować, a B5 i tak już, jak widzimy, nastąpiło, więc skoczki raczej chcą tutaj jakoś patrzeć może na tego króla w połączeniu z hetmanem. Ciężko tu coś będzie czarnymi skonstruować. No AB na pewno tutaj trzeba zagrać tego pionka. A, tu jeszcze jest inna opcja. Czasami jest bicie tak i A5 zagranie. Czyli bitka, mijanka, taki typowy schemat. W tym konkretnym przypadku to chyba nie jest dobre, bo białe zagrają B6 i nie dadzą czarnym zagrać B6. Bo gdyby czarne zdążyły zagrać A5 i B6, to nie byłoby aż tak źle. Ale tego nie zdążą zrobić po prostu. Czy możliwe, że po B5, C5 zagrały? No właśnie, szachista częściej jest tak jak mówiłem przed chwilą, czyli bicie pionkiem C i A5 i jest przynajmniej bandowy, wolny pionek. No on jest, raczej nie jest wielkim zagrożeniem dla białych, ale to jest raczej taka forma obrony, można powiedzieć. Gdyby tutaj na przykład wieża była na C8 czy coś, to można by rozważać jakieś opcje B6 i podejściu skoczkiem gdzieś tam na A6 czy na A4, C5 wtedy, tak? I to by wyglądało dobrze, no ale teraz właśnie niestety po B6 jest skoczek A4, ten pionek wisi, nie można zagrać C5, bo pole C5 jest zbyt dobrze tutaj kontrolowane przez białe. Nieprzyjemna pozycja do grania w rapidzie. No, nie mamy czarnymi żadnej tutaj kontry jeszcze. Czy to już remis, czy to gra pod remis, czy pod wygraną, Sebastian? Ani jedno, ani drugie. Jan Krzysztof Duda po prostu robi ruchy szachowe i chce robić te ruchy optymalne i tyle. Nie myśli tutaj Janek na 100% w kategoriach, o, czy ja tu mam grać na wygraną, czy grać na remis. Po prostu sobie robi ruchy i stara się, żeby były one jak najlepsze. Cześć, Raku Łódź. Przypominam, drodzy widzowie, jeśli podobają się transmisje na YouTubie, można zostawić kciuka w górę klikniętego dla zasięgów, dla lepszego samopoczucia komentatora oraz dla Jana Krzysztofa Dudy, który bardzo często potem sobie te streamy odpala, żeby zobaczyć, co za głupoty tutaj wygaduje. Czasami nawet nie omieszka się potem ze mnie pośmiać. Pozdrawiam cię, Janku, jak to oglądasz. No, ale... Nie no, pośmiać oczywiście, wiecie, w taki lajtowy sposób. Sobie lubimy czasami pożartować z tego, co się dzieje u Janka na szachownicy, bo dzieje się na ogół bardzo dużo ciekawych rzeczy, dlatego jest o czym rozprawiać. No wieża B8, czyli defense już się rozpoczął. O, tutaj Tadek pisze, że Prag ciśnie Lewona, a Kejmer Giriego, czyli młodzi próbują tutaj szturmem zdobyć ten turniej, ponieważ no, w pierwszej ósemce zarówno Kejmer, jak i Niemann się znajdują obecnie. No, alter ego, nic z tym nie zrobię, niestety. Jakbym przeoczył jakiegoś suba albo donata na Twitchu, widzowie, to krzyczcie, bo nie chcę słuchawek wkładać, jak nie muszę, więc nie słyszę, nie usłyszę po prostu, że coś jest. Wieża B1, okej, okay. No jest to logiczny ruch. Ta wieża jest bezrobotna, wieża na C stała bardzo dobrze, ale teraz po prostu... Wieża z E pójdzie na C i presja jest na wieży z B8 i presja będzie na pionku C6. Dlatego tutaj reprezentant Wietnamu chce wszystkie swoje figury włączyć do akcji. Zadał sobie po prostu pytanie, no co z moją wieżą na E1? Nic tu kompletnie nie robi i jest to jedyna figura, która nie bierze udziału w grze. Dlatego
zaraz jej pozycja zostanie poprawiona. A co ma grać Janek, spytacie? To ja wam odpowiem, że nie mam zielonego pojęcia. Coś tu próbować, ale tutaj jak takie ruchy zaczną czarne robić, to mogą się rozkraczyć bardzo szybko. Wieża z E na E8 po to, żeby bronić wieży na B8. No nie wygląda to dobrze. Co mówicie? Kosteniuk rozjeżdża Magnusa? Nie, no proszę nie trollować tutaj komentatora. Widzę, że ten Magnus pod kontrolą wszystko ma. Wszystko pod kontrolą. No dobra, i co teraz? Może jakieś, no G5 nie, bo nie chcę tutaj osłabiać tego pola, nie może. Może H5, potem G5, G4, na krótkim czasie może coś tam zwojować. Coś trzeba próbować na tym drugim skrzydle robić, bo jak będziemy tak stać w miejscu, to po prostu przeciwnik nas tam zajedzie na tej słabości, na C6. Wiadomo, ciężko wygrywać na jednej słabości, ale w praktyce ciężko też grać, jak nie mamy żadnej kontry. Okej, okay. Skoczek przynajmniej tutaj włącza się jakoś do gry. Może rzeczywiście zaraz stanie na D6. Dzień dobry, wesoły bananek. Witam. Rupucz? Nie wiem, jak się czyta twojego nika. Zawsze z tymi twitchowymi nikami mam problem. Jak to was przeczytać? No dobra, ale z drugiej strony tak, słabość na C6 jest. Pytanie brzmi, jak do tej słabości się dobierać, bo Janek czasami bezczelnie nawet skoczkiem na E7 się wróci i będzie tutaj bronić. Oczywiście też nie można zbyt bezczelnie grać. O, wymiana hetmanów. Znaczy, rozumiem, dlaczego to robi reprezentant Wietnamu, ale wydaje się, że... Aha, i tu potem. No nie, dobra, to w sumie to jest nieprzyjemny ruch. Więc tak, czarne, jeżeli tam chciały kiedyś coś robić na tym skrzydle i atakować króla, to wiadomo, że bez hetmanów już im się to nie uda. To raz. Dwa, hetman broni pionka na C6, więc jak wymienimy hetmany, no to usuwamy obrońcę tego piona. Cześć, Paulus. Teraz niestety po biciu nie można bić wieżą i to jest problem, bo wieża na B8 wisi. A pionkiem tu bardzo rzadko chcemy bić, dlatego że ten pionek na E4 będzie po prostu słaby po skoczek C5. On będzie bardzo łatwy do zaatakowania i jak zagramy F5, zawsze tutaj słabość jest po siódmej linii. To raz, dwa, jak kiedyś byśmy stracili tego pionka na C6 przy pionie na D5, to jeszcze by nie było tragedii, bo jakoś ta pozycja się trzymała. Teraz, jeżeli stracimy piona na C6, to ten pionek D będzie podpartym wolniakiem i to jest problem. No i tutaj to już wygląda krytycznie, bo nie widzę, jak bronić pionka na C6. On zaraz padnie chyba. Trzeba tu zbić, moim zdaniem. Nie ma tu już wyboru, trzeba zbić i liczyć na to, że ten pionek na B7 przeżyje. A nawet jeżeli nie przeżyje, to żeby żył na tyle długo, żeby białe musiały tam tańczyć obok niego, żeby go zdobyć, a czarne w tak zwanym międzyczasie coś tam wykombinują na drugim skrzydle, jakieś idee związane, jeżeli hetmany się oczywiście nie wymienią, a mogą się nie wymienić po biciu na B5. Jakieś takie szmery, bajery, ale to jest mega optymistyczne tutaj patrzenie przeze mnie. Więc z praktycznego punktu widzenia ja uważam, że bicie na B5 od razu było lepsze, no ale może coś tam konkretnego się nie zgadzało. Pozdrawiam Belgię również. No i tak. Teraz wygląda to źle. Nawet nie można... Aha, bo tam nie można było bić. Bo tam było bicie na D6, skoczek D6, skoczek D7 z atakiem na wieżę. Skoczek F6 szach.
Aha, nie, nie ma, dobra. Na skoczek D7 teraz jest wieża C8. Ale ten pionek leci. Ojoj, jest taki wariant. Tu, tu, szach. Nie można król G7, bo zbijemy na E8 z szachem. Król F8, wieża bije C8, wieża bije C8, skoczek bije E4. I jest porówno w pionach, tylko że tutaj są dwa fatalne piony i nie mamy skoczek D6, bo skoczek z E4 to pole D6, widzimy, kontroluje. Nie mamy jak obronić piona na B5, a jak pion na B5 padnie, to od razu ten na B7 będzie słaby. Więc Janek prawdopodobnie będzie bez piona, a w perspektywie nawet może i bez dwóch. I to nie, i to jest forsowny wariant do policzenia, więc... No nie, to wygląda kiepsko. Kejmer już wygrał z Girim, no to ładnie idzie Niemcowi. Mi się wydaje, że Janek mógł przeoczyć to, że tak naprawdę nie chodzi o zdobycie którejś z tych wież poprzez szacha, bo tu na taktyce się ratujemy, że gramy wieża z B na C8. Ale chodzi po prostu o zwykłego piona na E4. No, czy to będzie wtopa, jeszcze zobaczymy. No. Gdyby tutaj Le miał jakąś minutę, to bym jeszcze liczył na coś, ale te 5 minut to jest dużo. Prawdopodobnie dopiero tę minutę będzie miał Le w momencie, jak pozycja będzie już taka mega skonsolidowana, to ciekawe. No właśnie, chciałem powiedzieć, tak, wieża odejdzie, bo teraz nie można zagrać tak, bo Queen B6. A, i wtedy może Janek chce grać Queen D6 i stwierdził, że lepiej być bez jakości za piona. A to czemu w takiej redakcji to zagrał? Mógł zagrać wieża A8 i po Queen B6, Queen D6. I po biciu zbić na A8. Miałby tę samą pozycję, drodzy widzowie, tylko że z wieżą na A8. Albo ja czegoś nie kumam znowu. No dobra, ta pozycja mi się dużo bardziej podoba niż to, co tam rysowałem wcześniej, ponieważ ten król sobie... Aha, wieża C7 grozi często. No i co po wieża C7? A, wieża C7 nie jest groźna, bo gramy tak i tak. I przeganiamy tę wieżę stąd. Tutaj coś na kształt twierdzy się buduje. Nie tyle się buduje, co Janek to buduje. Białe będą musiały to rozpruwać poprzez ruch F3 prędzej czy później. Żeby po biciu grać E4 i tego skoczka w końcu nastraszyć. A jeżeli po F3 nastąpi F5, to dla nas zawsze jest korzystne. Ponieważ jak mamy dwie wieże, chcemy, żeby te pionki szły jak najwyżej, bo tymi wieżami wtedy je możemy z boku, z tyłu, z każdej strony atakować. Dlatego po F5 wtedy może nawet zbić i po biciu mamy, no nie wiem, nawet linię F też dla nas. Czasami po F3 nawet można jakieś G4 rozważać. Plany, bo nie od razu oczywiście. Dlatego tak białe będą grały, tylko pytanie, jak się mają do tego przygotować. W sumie F3 od razu pewnie nawet można zagrać. No, ta wieża mi się tu nie podoba. Niestety. Ona powinna już stać tutaj. Teraz na jakieś F3 już mielibyśmy jakieś konkretne ataki. Moim zdaniem Janek miał fajny pomysł, tylko to jedno tempo stracił. Czy oponenci widzą się nawzajem również na kamerkach? Chyba się nie widzą. Tak, no Janek właśnie wiedział, że F5 za bardzo osłabia trochę te pionki, więc próbuje utrzymać piona na E4 przy wsparciu tej wieży, bo wie, że bicie na F3 jest fatalne, bo potem białe zagrają ten ruch E4 i ten skoczek stąd będzie musiał się wynosić, a ten skoczek tutaj trzyma całą pozycję, broni wszędzie. I tak naprawdę dzięki temu ta wieża na C7 tam nie ma za bardzo co robić.
Tylko, że ruchów teraz Janek nie ma, to jest problem. Króla na D7 może jakoś trzeba przeprowadzić. Król E7 teraz zagrać. No ale to bicie tu. Tu. I jakoś król F3. I potem E4. No nie wygląda to dobrze. Znaczy to już od tam 15-20 ruchów nie wygląda dobrze, ale teraz też czasowo wygląda bardzo źle. H5 teraz chcecie grać. Okej. To ciekawie Janek zagrał. Co jest po E4? Ale tu tępna tracił. Nasz reprezentant. Dobry wieczór, Paweł JG. Ile rund było? Były 4 rundy, to jest 5. runda. Wygrał Kejmer, Carlsen oczywiście wygrał z Kosteniuk, Nepo wygrał z Abdusatorowem. No generalnie dobrze, że Nepo wygrał. Abdusatorow może to być osoba, która będzie walczyła o awans. No dobra, ale skupmy się na tym, co się dzieje w partii Le Duda. Wieża C2, czyli profilaktyka. Króla bym tutaj podprowadzał, żeby po tym zagrać... Aha, no nie, nie mogę, bo E5 na B5 i na B7 z szachem będzie wisiało. Może jednak trzeba to F5 zagrać, bo to E4 mnie strasznie denerwuje. Janka z pewnością też. Jak pójdzie E4 i E5, to się wszystko posypie. Pytanie brzmi, czy po F5... Aha, no nie mogę E4, bo na E4 z szachem będzie bicie. Może Janek chce zagrać wieża A4? Oj nie, wieża A4 na pewno nie chce zagrać. Jak mamy wieżę i skoczka na dwie wieże, nie chcemy wymieniać wież. No, ale gra Janek, kłopie, bo masz kilkanaście sekund. No wieża A3 wygląda oczywiście logicznie, na A2 wejść nie można było. Tak, jakąś kontrę tutaj musimy znaleźć. Janek chce jakoś tym skoczkiem tu przejść, na F3 patrzeć, tylko jest problem, bo ten pionek D jest tutaj pionkiem wolnym. 4 pola go dzielą od hetmana. Jeżeli skoczek gdzieś tam odejdzie od kontroli tego piona, to te dwie wieże w połączeniu z tym pionem D tutaj zrobią dużo, dużo złego naszemu zawodnikowi. Mówicie, że jeszcze słabo słychać? No mogę jeszcze trochę podgłośnić. Bo myślę, że za głośno nie będzie. Teraz powinno być już trochę lepiej, tak mi się wydaje. Nie wiem w ogóle. Wczoraj miałem... Ale prawie bym zrobił klika takiego, że byście się zdziwili. Miałem akurat kursor ustawiony tuż nad przyciskiem zatrzymaj stream i kliknąłem w tym momencie, ale na szczęście to było tuż nad. No właśnie, i ten pionek D widzimy, że nie czeka z niczym, tylko po prostu zasuwa do przodu. To jest najlepsza metoda obrony, bo tutaj białe oczywiście grają wygraną, ale czarne tutaj jakąś kontrę szykują, więc czasami po prostu najlepszym sposobem, żeby te figury nic nam nie zrobiły na punkcie F3 i naszemu królowi, jest przykuć te figury właśnie do obrony. No w tym przypadku właśnie tego wolnego piona. No teraz wieża bije B5 można zagrać, bo po skoczek D4 jest wieża C8 szach i potem wieża bije B7. Nie no i że D6 będzie groziło, to przy królu na siódemce jeszcze E6 będzie też groźbą i zbicie na F3. Więc tutaj już no tylko jakiś cud chyba Janka może uratować. Król G6 prawdopodobnie zagra Janek.
tak, taki praktyczny ruch, żeby zejść z tej szóstej linii, może tym królem kiedyś tutaj pójść i jakieś mechanizmy król, wieża, skoczek wykorzystać. No nie, zbił na F3 jednak. No co, teraz król G6, tak? No nie możemy dopuścić do E6 na pewno. Z D6 jeszcze sobie możemy jakoś kiedyś poradzić, bo zagramy koń E6 i wieża D3 i może to pole D8 przykryjemy w jakiś sposób. No może. Ale właśnie do E6 nie można było dopuścić. No dobra, nie widzę tu przynajmniej takiej bezpośredniej wygranej dla białych, jakby to miało wyglądać. Wieża B6 wygląda nieprzyjemnie, bo nie można król H5, bo wieża H8 i siatka matowa na H6. E6? Co po biciu? Aha, okej, okay, bicie, bicie i E7 i potem nie ma jak pionka zatrzymać. Oj, oj. No tak, skoczek nie może tu bić, bo oczywiście wieża wisi. A jak wieża E3, to po prostu E7 i E8. No nie, no to tutaj jest koniec niestety w tej pozycji. Tak, i Jan Krzysztof Duda w tym momencie poddał swoją partię z Le Quang Liemem. No i zaczyna od porażki, czyli Janek na razie bez żadnego remisu. Na razie jest wygrana, przegrana, przegrana, wygrana i teraz znowu przegrana. Oby to się znowu odwróciło na korzyść wygranej, ale zobaczmy może jak Prak gra z Aronianem, ponieważ wiemy, że ma tylko jeden punkcik reprezentant Indii i gra z Aronianem, który tych punktów ma zdecydowanie więcej, bo 7. Dlatego dla nas dobrze, jakby Prak tutaj wygrał, ponieważ Aronian to może być rywal Janka w walce o awans do tej ósemki. No jest jakoś więcej za piona, no i ten król jest trochę taki słaby. Więc tutaj Prak na pewno musi być faworytem w tej pozycji. Gdzie Janek popełnił krytyczny błąd? No właśnie Konrad Konopka w przypadku tych struktur kelsbackich nigdy nie wiadomo tak naprawdę. Po prostu pozycja się pogorszała, pogarszała, pogarszała, aż w końcu nie wytrzymała. Nie, to oddanie jakości było ciekawe, tylko tam nie wiem, czy Janek tego tempa nie stracił. Tak mi się coś wydaje. Czy Janek zignorował ten atak mistrzowy? Nie, nie zignorował. Wiedział, że on nastąpi. Tylko, że po prostu ten atak mistrzowy ciężko powstrzymać. W tym tkwi szkopu. O, hetman d8 wygląda dobrze. Wieża c7 zaraz chce zagrać zawodnik. Król h6 i po król h6? A nie, nie ma tego ruchu. A może jest. Może można dać szacha, król g5 i wieża c6 i tutaj się przykleić. No tu już może być zaraz tutaj. Jakiś król h2 zaraz chcemy zagrać białymi, żeby zejść tutaj z szachów. Prawdopodobnie. Tak, no Janek niestety przegrał. Przegrał pierwszą partię drugiego dnia. Ale jak on będzie tak szedł wygrana, przegrana, wygrana, przegrana i na przykład skończy na 8 wygranych i 7 przegranych, to na pewno awansuje. Znaczy na pewno. Może nie na pewno, ale na jak 95% awansuje. No chyba, że rzeczywiście ta Kosteniuk totalnie z wszystkimi przegra i to jedno zwycięstwo Janka tak naprawdę będzie bez znaczenia, że tak się wyrażę. Hetman e6.
Nie no, tutaj trzeba zaufać Pragowi, że on to wygra. Hansen z Dingiem stoi dobrze na podglądzie, widzę. Patrzcie, drodzy widzowie. Aha, no tutaj to jest wygrana, tak? Po tym gramy tak. I po tym po prostu zasuwamy pionem. Jak król pójdzie tu, to my pójdziemy po tego piona, tego i wygramy tymi pionami. I tyle. No więc Hansen Erik po tym takim no trochę cudzie w pierwszej rundzie, gdzie z Niemanem wydawało się, że ma przegraną pozycję, no max remis, to tam wygrał, zaraz potem wygrał z Pragiem, no i teraz może jeszcze wygrać z Dingiem, liderem w ogóle turnieju, i Hansen, taki czarny koń się robi z niego. Dobra, tu jest wygrana na milion sposobów. To Hansen na pewno wygra. Kto jeszcze gra? Essipienko Artemiev. Zobaczmy. Czarne grają na wygraną oczywiście. Ładny motyw tu był z tym goniec z G1, że nie można było królem na G3 pójść, bo wieża B1 i po biciu na A2 taki śmieszny mat widzimy na trzeciej linii, bo król na G3. No jeszcze skoczek by się zasłonił. Dlatego król musi iść na H3, bo inaczej byłaby przegrana. Co? I potem chce grać goniec F4, tak? No i co, jak G3 zagram? Goniec G3, król G2. Jak to wygrywać czarnymi? Ciekawe te partie są. Rakuć. Mniej więcej napis, sparafrazowałeś moje myśli. Co tu się jeszcze dzieje? Dobra, zobaczmy może jak ten Prag jeszcze z tym Aronianem, bo widzę, że cały czas walczą. No, takie są szachy szybkie, że czasami jeden gorszy dzień albo jeden lepszy dzień mogą odmienić wszystko. Prag wczoraj został pozamiatany po prostu przez Jana Krzysztofa Dudy. To była partia od pierwszego ruchu do ostatniego ruchu pod kontrolą 100% naszego reprezentanta. No naprawdę to była różnica tam, nie wiem, kilku ładnych klas. A teraz kolejny dzień i Prag, mimo że ma 1 z 12, to teraz do Aroniana się dobiera. Hansen Blandera zrobił? Jak w tamtej pozycji Blandera można było zrobić? Tam się coś rzeczywiście... Jak on... Dobra, to aż pokażę to, bo tego nie kumam, jak doszło do takiej pozycji. Jak ten pionek tutaj się zrobił wolny? Hansen jakimś cudem stracił te dwa piony? No w ogóle szok. No teraz są problemy, bo wieża nie ma tego pola, nie może za tym pionem stanąć. Więc teraz co? Król G4. Król E4. No król E4 też dobrze wygląda. Chcemy zbić tutaj, tym pionkiem dojść do H2, gońcem kontrolować tu, nawet się oddać za tego piona C i królem potem z pionkiem... No to H2, to już jest remis, tak? Tu już jest remis. C7 już nawet nie zagramy, bo goniec weźmie na C7. Wieża nie może wziąć, bo H1.
no to Hansen wypuścił. No, miał szczęście w rundzie pierwszej, to teraz to szczęście miał Ding w partii z nim, więc mniej więcej wychodzi Hansen na zero. Zupełnie nie, w ogóle nie wiem, jak do tego mogło dojść. No ale to jest urok właśnie szachów szybkich, drodzy widzowie. No dobra, partia się skończyła, to ja aż przewinę, bo jestem mega ciekaw, jak do tego doszło. No dobra, to widzieliśmy, tak? Po co wieża E8? Wieża E8 jest to ruch, którego kompletnie nie rozumiem. Aha, że E4 chce grać, tak? Wisi tu. I wieża też chce czasami stanąć tu, więc nie chcemy gońca gdzieś wpuszczać na F6. A goniec na D6 w ogóle poszedł. No właśnie. Proszę zauważyć. Goniec na E7 stoi źle. Nie broni na B2. I również nie zabiera tego pola H8. A nastąpiły dwa ruchy i Hansen tego gońca przegonił na świetne pole E5, gdzie kontrolujemy tu i również, jeżeli tylko ten pionek potrzebuje dwóch posunięć, żeby już potem nie dało się go powstrzymać przed pójściem na H2. Więc Hansen zrobił ruchy dwa wieżą, które kompletnie nic mu nie dały, bo wieża po 8 linii się tylko przesunęła, a poprawił strasznie gońca przeciwnikowi. I to był pewnie ten moment... To był ten moment, który zadecydował o remisie. No ale pod presją czasu można takie błędy robić. Okej, no tutaj Aronian, nie wiem po co jeszcze to gra. Więc to już jest prosta wygrana. Praga. To jeszcze została partia Artemiewa. Aha, nie została, bo już się skończyła. O, no, ładnie Artemiew tutaj pograł. Nie ma obrony przed doprowadzeniem piona do pola przemiany. A, miał minutę aż Hansen. Myślałem, że już na sekundach robił tamte ruchy. No jak miał minutę, to taki buleciarz jak on nie powinien takiego błędu zrobić. Konrad Konopka to jest turniej internetowy, więc nie może być turniejem rankingowym. Bardzo dziękuję za 299 kciuków na YouTubie. Ktoś zaraz może dać okrągłego 300 kciuka. Liczę na to, że tak się stanie. No i pod tymi kciukami jest przycisk subskrypcji. Jak na bieżąco chcecie być z wydarzeniami na naszym kanale, to zachęcam, żeby kliknąć suba i dzwoneczek. Jutro albo pojutrze będą dodatkowe streamy poza samym komentarzem z turnieju właśnie tego internetowego, więc jak ktoś chce jakieś inne rzeczy też oglądać, to polecam właśnie włączyć tę subskrypcję, czy na Twitchu też followa i tam też dzwoneczek jest, można chyba sobie zaznaczyć, polecam. Gratuluję, pociąg do gwiazd. Dobra, wszystkie partie się pokończyły. Wszystkie partie się pokończyły, więc na czele jest Nepo. 12 punktów, potem Ding 11, Kamer 10. No i tam się płasko robi. Po 8 ma Hansen, Artemiew, Niman i Essipienko. Potem Aronian, Le i Carlsen po 7. Janek jest 11, ma 6 punktów, czyli tak naprawdę ma tylko 2 punkty straty do 4 miejsca. Dlatego właśnie, że Hansen ma 2 remisy i 2 wygrane. Więc na przykład gdyby teraz zremisował Hansen, a Janek wygrał, to w tych starych punktach oczywiście Kanadyjczyk by wyprzedzał Polaka, ale w tych nowych punktach już się punktami zrównają. Dlatego ten bezkompromisowy styl Jana Krzysztofa Dudy
może go tutaj ratować, nawet jeżeli będzie bez formy. Giri ma punktów 5, potem jest Prag, mamy Diarow i Abdusatorow po 4 punkty. No i tabelę zamyka niezmiennie Kosteniuk, która jeszcze żadnego punktu nie zrobiła. I zastanawiam się, jak na przykład no ona zrobi jakieś na przykład 3 punkty czy coś takiego, jak to by potem będzie wyglądało, jeśli chodzi o zapraszanie kobiet do turnieju. No ale to nie ma co może się zastanawiać, tylko trzeba poczekać. No dobra, czyli Hansen Erik, który przed chwilą zrobił babola. Znowu w takim razie poczekamy trochę dłużej na partię Janka. Coś Janek ma takie szczęście, że gra z rywalami, którzy grają długo swoje partie i runda Jankowi się opóźnia przez to. Dzięki Dylu za komplement. Gdzie możesz zobaczyć tabelę? Myślę, że jak wpiszesz na stronie Google'a słowa Airthings, Masters, Standings, to znajdziesz tabelę. Nie no, Hui Fan to nie tylko, że trzymała pozory na tych szachach internetowych, tylko to jest po prostu bardzo dobra zawodniczka. Ona ma w klasyku, znaczy nie wiem ile ma teraz, no ale miała chyba nawet 2660 i ona na pewno nie byłaby tu nie słabszą szachistką niż Erik Hansen na przykład, czy Prag, czy Hans Niemann. Więc ona tak bardzo nie odstawała poziomem. Gal Anonim to nie jest kwestia, czy oni nie zaprosili Chinki, czy ją zaprosili, bo po pierwsze Chinka już jakiś czas temu od szachów trochę zaczęła odchodzić, poświęciła się raczej pracy naukowej w Chinach, a po drugie no Kosteniuk to mistrzyni świata, więc Abdusatorow został zaproszony jako mistrz świata w szachy szybkie, Kosteniuk jako mistrzyni świata w szachy szybkie i chyba srebrna albo brązowa medalistka w szachy błyskawiczne, więc no postanowili ją zaprosić. No ale jak to wygląda, to wszyscy widzimy. No dobra, więc chyba zaczniemy od innej partii, drodzy widzowie, no bo tutaj znowu będzie obsuwa w partii Duda Hansen. No Janek, dobrze by było, żeby wygrał. Od razu Hansena wyprzedzi i znowu wróci tam do tej pierwszej ósemki. Ważna partia, ponieważ kolejne dwie partie Janek gra czarnymi i tam będzie ciężko szukać punktów. Gdzie Broda? No Broda wczoraj ze mną komentował, więc i na szkoleniu go nie było, bo zachorował bidulek. Ale akurat na szkoleniu było tyle osób, że dwóch wykładowców dało radę, tak mi się wydaje. No dobra, jakieś partie już ruszają. No to zobaczmy sobie może Abdusatorow Kosteniuk, czyli no Abdusatorow oczywiście jest mistrzem świata w szachy szybkie, ale mimo wszystko powinno być Rosjance łatwiej szukać szans na punkt z kimś takim niż na przykład z Dudą, Nepo czy Carlsenem. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Macie jakieś pytania o cokolwiek, to możecie pytać. Jeszcze parę minut jest do partii Janka, więc teraz sobie tak po prostu popatrzymy, co tutaj się dzieje.
Kosteniuk miałaby większe szanse, gdyby grała może jakieś takie swoje systemy, które ma w miarę opracowane. Tutaj prawdopodobnie się wplączę w jakieś przygotowania Abdu Satorowa. Tutaj jest taki plan wywołany ze skoczek D2, skoczek C4, żeby tego gońca otworzyć, a skoczek, żeby dalej wywierał tutaj presję. Tam... No to nawet tutaj... Aha, można tak zagrać, okej. Okay. No chyba, że te analizy ma super naprawdę przygotowane, no to wtedy okej. Okay. To wtedy niech tak gra. Cieszę się, Tomek, że daliśmy radę. Czy zamierzam oglądać All Stary w nocy? W nocy może nie, ale sobie z odtworzenia obejrzę. Oglądałem ten konkurs, no ten skilla, potem za 3 punkty i ten tragiczny konkurs wsadów. No i powiem szczerze, że ten skills challenge, czy jak to tam się nazywało, fajną ma formułę. Dobrze się to oglądało. Konkurs rzutów za 3 punkty, no to jak zwykle. Jest ok, no ale konkurs sadów był żenująco słaby. Pepsi czy cola? Ani jedno, ani drugie. Niezdrowy napój, Dominik Stryczek. No ale wiadomo, czasami się pije również to. Nie robi mi to wielkiej różnicy, szczerze mówiąc, czy Pepsi czy cola. Nie mam pojęcia, Biszkopt. Musisz jego spytać. Zauważyłeś, że gracze na tym poziomie prawie zawsze przechodzą do... Aha, nieprzyjętego zamiast grać hetmańską i dyską. A nie wiem, nie zauważyłem takiego trendu, szczerze mówiąc. Co myślę o partii angielskiej? Jest to ciekawy debiut. Sam kiedyś myślałem, żeby to grać, ponieważ jest to rzadszy debiut, więc ta teoria tam tak szybko nie była rozbudowywana jak w innych debiutach. I właśnie myślałem, żeby swoją niszę tam znaleźć. Tylko niestety to i tak wymagałoby no, zrobienia czegokolwiek w tym kierunku. Więc na myśleniu o tym debiucie u mnie się skończyło. Janek ruszył? No dobra, jak Janek ruszył, to idziemy do Janka. Specjalnie dla Was z perspektywy Jana Krzysztofa Dudy można obserwować teraz partię. Dokładnie tak. No dobra, widzimy, że partia hiszpańska została zagrana. Hansen już myśli w tym momencie trochę, bo 40 sekund. I jest to już taka mała niespodzianka, ponieważ... No wiemy, że tutaj jest rozbudowana ta teoria niesamowicie i pierwsze jakieś tam dylematy na ogół się pojawiają około tam 10, 12, 15 posunięcia, a nie tak wcześnie, więc może Janek zagrał jakąś kolejność, która tutaj Hansena wybiła z rytmu. Więc jest nadzieja, widzowie, że będzie dobrze. No, Janek jest w przygotowaniu, a Hansen, no nie wiem, nie wydaje się. W sensie widzimy, 16 minut ma Jan Krzysztof, a Erik, okej, teraz przyspieszył. Może sobie coś przypominał, a może nie wiem, jakąś kanapkę jadł i jedną ręką grał, drugą jadł i dlatego jakoś to wolniej szło. Tak czy siak przyspieszył. Na Mistrzostwach Świata bardzo często jest partia hiszpańska, a włoska bardzo rzadko. Skąd ta różnica? No to jest czasami kwestia przypadku. No akurat grali zawodnicy, którzy woleli grać partię hiszpańską,
a nie partię włoską. Jakieś analizy tam miały. Mieli zawodnicy poczynione większe. Stąd taka decyzja. Hetman C7. Hetman C7. Nie kojarzę, żeby się tutaj to grało. D5. No powiem szczerze, że bardzo szybko Janek podjął tę decyzję, gdzieś po 10 sekundach. No tatek szukał, mówicie, Hansen. Krzysztof Jarosz, to jest turniej grany przez internet, ale oczywiście żadnych notatek Hansen szukać nie mógł, bo ja wiem, że to żart, ale nie wszyscy widzowie może to wiedzą. Jest kamerka na pokój, w którym zawodnik gra i widać wszystko, co on robi, czy nie ma nikogo innego w pokoju. Jest kamerka na zawodnika też oczywiście internetowa, również udostępnia to, co ma na pulpicie za pomocą jakiegoś tam komunikatora, więc wszystko jest pod kontrolą, drodzy widzowie. Skoczek B7, no skoczek oczywiście słabo stał na bandzie, lepiej będzie stał na C5, a ten na B6 na przykład może pójść, bo gdyby ten poszedł na C5, to właśnie ten na A5 nie miałby jakichś tutaj wielkich perspektyw. Widzimy, pozycja jest pozamykana, jest solidna dla czarnych. Tutaj można grać przez A5, skoczek C5, potem jakoś B4 i jakąś presję na tym skrzydle wywierać. Białe przez to, że mają wycelowane gońce, chociaż jeden jeszcze jest zablokowany przez piona na E4 i skoczki również na skrzydło królewskie, to wiadomo, że tam będą chciały swoje siły przerzucać i atakować króla, również hetman. Też nie ma dalekiej drogi do tamtego skrzydła, podczas gdy te figury raczej udziału jakiegoś wielkiego w obronie tego króla mieć nie będą. Tutaj są standardowe plany związane z skoczek H2, skoczek G4 na przykład, H4, H5, hetman D2 w takim razie, Janek pewnie goniec G5 może zaraz chcieć grać, albo i tak H4, H5 i prędzej czy później tutaj jakieś dymy się pojawią, drodzy widzowie. Pierwsze, że pozycja jest potencjałem, po drugie, że białymi gra zawodnik, który przyzwyczaił już nas do tego, że no jak tylko jest gdzieś tam jakiś iskierka nadziei, że można coś zamieszać, to Janek to po prostu robi. Bardzo fajny ruch B4, tu oczywiście czarne muszą to bić, nie mogą wrócić skoczkiem na B7, bo ten pionek na B4 strasznie dobrze tu będzie ograniczał te pola i te skoczki obydwa. To raz, a dwa, oczywiście otwarcie linii C jest dla czarnych bardzo ważne, żeby tutaj tego pionka atakować i przynajmniej, żeby któreś białe figury musiały o tego pionka tam zadbać. Więc na przykład wieża z C1, żeby musiała bronić prędzej czy później tego piona. A jak ktoś jest za drzwiami pokoju i mówi pierwszą linię stockfisha? To jest dobre pytanie, ale nie wiem, może tam mikrofony też są włączone. Szczerze mówiąc, nie czytałem regulaminu tego turnieju. Może gdy widzowie czytali, to może wy wiecie. No dobra, to teraz tak, figury są powyprowadzane wszystkie i teraz trzeba się zastanowić, jak ten atak dalej kontynuować. Nie jest to prosta sprawa, bo czarne nie będą stały bezczynnie, chcą zagrać A5, A4, coś zrobić z tym pionem na B3, czy to będzie przepchanie, czy zbicie, to pole C4, dlatego skoczka już będzie dostępne i to będzie bardzo dobra figura, dlatego Janek jakoś na ten ruch A5 musi się przygotować, więc wie, że A5, A4 nastąpi na bank, więc tak ustawmy figury, żeby to skoczek C4 jakoś tak nas przesadnie nie bolało.
No niby hetman na C1 zawsze będzie mógł pójść, no ale jak zagramy jakieś B4, to ten skoczek na B3 też czasami pójdzie. Więc nie wiem, hetmanem teraz odejść na przykład na E2 czy na E3, żeby po prostu skoczek D2 mieć czasami H4, czyli ta idea, o której mówiłem trochę wcześniej. No i teraz będą trochę takie wyścigi. Czarne wydają się tutaj szybsze, że po A5, H5 gramy A4 i już stwarzamy konkretne groźby. Jest ten punkt zaczepienia, pionek B3 i o ile tutaj punkt zaczepienia też istnieje na skrzydle królewskim, jest to pionek na G6, jednak ten pionek jest broniony bardzo dobrze przez dwa piony, podczas gdy pionek na B3 widzimy nie ma żadnego wsparcia poza gońcem z C2, ale to jest za mało, bo tutaj skoczek by patrzył i pionek z A4 również. No goniec G4 nic nie zmienia. Dalej jedziemy H5. Bicie na F3 nie może być raczej dobre, bo bijemy pionem, potem król może pójść na G2 i tak naprawdę czarne wtedy ułatwiłyby nam zadanie tutaj przy atakowaniu. Dlatego jak Janek zagrał H4, to spodziewałbym się, że H5 też tutaj nastąpi. ...399 kciuków, ale dzisiaj mam timing, że patrzę akurat w tym momencie, jak jest liczba bliska tej okrągłej, więc dziękuję wszystkim. Może dzisiaj do 1000 się uda dojechać. No gdyby Janek też zaczął lepiej grać, prawdopodobnie to byłby dodatkowy doping dla widzów na YouTubie, rozleniwionych w niedzielę, żeby kciuka w górę kliknąć. Jak w ogóle, drodzy widzowie, niedziela wam minęła, czy mija? Wszystko ok? Jakieś powroty z urlopów zaliczone? To spoko, Cezar. Tak, tak, Patryk pisze, możliwe, że jeszcze partie dodatkowo są sprawdzane jakimś algorytmem i gdyby za bardzo się zgadzały ze Stockfishem, to byłoby to wychwycone, ale... No wiemy, że ci zawodnicy, no Erik Hansen też ma opinię raczej nieposzlakowaną, dlatego nie ma co tutaj się obawiać. No bicie na G6 i koń H2 się narzuca, tylko co po odejściu gońca na D7? No F4 wygląda dość tak, no ryzykownie, ale ewidentnie Janek czegoś szuka, bo trochę więcej czasu zaczął zużywać. O, to nieźle, Damian Wiśnioch, że taki trening zaliczyłeś. 2 godziny drzemki, też bym tak chciał. No, ja spałem dzisiaj 10 godzin. Ale dalej jestem trochę po tym szkoleniu taki na miękkich nogach. O, Sawiar napisał, że Zanzibar zdobyty. No, szczyt sezonu. No, może nie szczyt, ale... Ale dobra pora na Zanzibar. W sumie rok temu byłem chyba w tych dniach też, więc... Gratuluję. Czemu, Kamil, humor popsuty masz? O, 2 godziny na rowerze i spacer nad morzem. Też fajnie. Może niepotrzebnie was pytałem o tę niedzielę, bo ja generalnie kisiłem w domu i nic nie robiłem. No, może nie nic, ale nic jakiegoś takiego fajnego jak wy. Więc już nie piszcie. Co robiliście? Jakub Paszkowski pyta, w ogóle jaki jest sens oszukiwać w szachy? No, Jakubie, taki sam sens jak w oszukiwaniu w czymkolwiek innym. Niewielki, ale ludzie i tak to robią. No poszło A4. Tu raczej trzeba to właśnie bić czy przepchać? Bicie daje nam tempo, tak, dodatkowe, bo po biciu, dopiero czarne wtedy chcą grać skoczek B3, a jak zagramy B4, to od razu zagrają skoczek B3. Pytanie, czy to tempo tutaj jest tak istotne. Tak, kotem się opiekowałem, to prawda, zapomniałem, że coś się nagrobiłem. Aż jestem w szoku, że kot jeszcze tutaj nie przyszedł marudzić, że chce wyjść. No i drodzy widzowie, stało się. Zaczynają się dymy. Koń F5.
No tu akurat to nie jest poświęcenie figury, bo nie można być pionem, bo hetman G3, hetman G7 mat. I tego ruchu na pewno Hansen musiał się spodziewać, bo to jest typowy ruch w tych strukturach. Nawet na szkoleniu dwa dni temu było coś takiego właśnie i skoczek F5 również analizowaliśmy. Więc, no ale pytanie co po goniec, bije F5 i tu na D5 wisi pionek. No to zaczynają się jakieś kosmiczne rzeczy dziać. Jeszcze na B3 wisi. Janek zagrał to w najdziwniejszym możliwym momencie, tak mi się wydaje. Tak, tak i na przykład tak. To co? Coś mi się do łokcia przykleiło? A, okej. Okay. Nic ważnego. Ale czujni jesteście. Patrzcie lepiej na pozycję, a nie na łokieć komentatora. Ale to dobrze wygląda. Generalnie to teraz patrzę, to wygląda dobrze, bo po biciu na B3 Janek chce wziąć na A8, gońca sobie postawić na B1 i luzik. I teraz ten właśnie pionek na G6 będzie mega tutaj atakowany przez gońca, dwa pionki, skoczek na G4 czasami wejdzie. No tylko pytanie, czy na konkrecie to się będzie zgadzało, bo tutaj jest czasami skoczek bije D5, czasami na C3 też może wisieć, ale dymy tu będą. To jest... Nawet nie wiem, czy cokolwiek tu będę pokazywać, bo to jest po prostu liczenie wariantów i będzie trzeba się zdać na to, że Janek wie, co robi. No to w ogóle mam straszny bałagan na tym biurku. Gdybyście widzieli, to po prostu byłby wstyd. Ale to jeszcze po tym 24-godzinnym streamie. To było tak, że tu coś zostało, tam coś zostało. Jeszcze, no, i nie posprzątałem. Niestety. Nie dostanę nagrody od naczelnika za najładniej posprzątaną celę. Jest tu dużo dziwnych rzeczy. Dzięki, Pianczak, za wpłatę. Chyba dzień, w którym Pianczak przestanie robić wpłaty, będzie dniem, kiedy odnajdę go gdzieś tam, gdzie mieszka, zrobię śledztwo i sprawdzę, czy wszystko dobrze u Pianczaka. To by była historia, gdyby w ten sposób uratować komuś życie. Że sprawdziliśmy, co u niego, bo nie było przez jakiś czas donate'ów. Komentatorzy też powinni mieć kamerki na pokój? No, może. Ale patrzcie, skoczek F5, szoker. Ruch ten, mówię, jest typowy. No na pewno Erik Hansen spojrzał przynajmniej przez chwilę na ten ruch i na przykład rzucił, nie no, nie może skoczek F5, bo przecież bije na B3, mówi się, potem mówi się na D5. I to było prawdopodobnie tyle. Nie trzeba tego ruchu liczyć w każdym momencie tak dokładnie, jak tak na oko wydaje się, że wszystko się zgadza. No a teraz już nie ma na oko, trzeba rzeczywiście liczyć warianty. I ile to już myśli mniej więcej? Miał jakoś 13 minut ponad, nie? Hansen, jak grał Janek, więc jakieś 4 minuty prawie myśli Kanadyjczyk. I dobrze, bo na krótkim czasie nie będzie łatwo potem bronić jakiejś pozycji. A ta pozycja już się tutaj raczej nie uspokoi, cały czas będą dymy. Tak, no, ale Janek jest dobry, jeśli chodzi. Właśnie mu pisałem mu, że system jest dobry, ten punktacji i w sumie dla niego to już w ogóle bardzo dobry. No to on mi powiedział, że w ogóle zapomniał, że taki system punktacji jest w tym roku. Więc on po prostu tak grał, nie dlatego, że o, warto wygrywać, tylko po prostu zapomniał, że w tym roku nastąpiła zmiana. No dobra, trzeba tu wtrącić bicie, no bo gońc B1 od razu nie możemy, bo wieża nam wisi. A gońcem gdzie indziej iść nie chcemy oczywiście, bo wymiana tego gońca to by był skandaliczny ruch. Ten goniec ma tutaj uczestniczyć w ataku na króla. Jest duży nacisk.
Moim zdaniem to jest, znaczy no, dobra pozycja białych. No, nie jestem w stanie powiedzieć, bo tu za dużo się dzieje, więc pewnie jeszcze parę ruchów, jak trochę przynajmniej to się uspokoi, wtedy będzie można to oceniać. Ale ten król naprawdę nie wygląda najlepiej. Janek może liczy jakieś bicia pionem tutaj, żeby po biciu bić tutaj. No i powiem wam szczerze, że to może przechodzić, oddać figurę i potem jest hetman F3, goniec F6, koń G4, dama E7. No nie, to tam na oko nic nie ma. Tu. No nie, no bo po biciu, biciu na C2, biciu na F7, król F7, hetman F3, no jest goniec F6 niestety. Chyba hetman F3, bo nie wiem co innego Janek jeszcze mógłby chcieć grać. Potem skoczek na D7 któryś może pójść i pobronić tego gońca na F6, jak będzie trzeba. Ale ewidentnie Jan Krzysztof Duda rozważa tę opcję. Tak, wieża 8 i goniec B1. Ok. A i skoczek C4 już miał Hansen przygotowane. No dobra, hetman jakoś H3 pewnie. Hetman H3 mi się tu podoba. Albo G3, ale H3 wygląda lepiej. Jakoś tak, żeby zaglądać na to pole E6 czasami. Jak ten skoczek chciałby gdzieś odejść, to wtedy po bitkach tam hetman tu wejdzie. Hetman G3 jednak, dobra. No nacisk na piona G6 już jest gigantyczny. To skoczek C4, zastanawiam się, dlaczego skoczek C4 Hansen wybrał, bo bardziej się narzucało, może nie bicie skoczkiem na D5, bo tam było hetman F3 i tu przeciągi po tej przekątnej, ale może trzeba było to przynajmniej rozważyć, żeby ten skoczek z D5 mógł ewentualnie przyjść tam na skrzydło królewskie do obrony. Z C4 on ma jednak trochę dalej, widzimy, że te pola ma zabrane i on nigdzie tutaj nie może pójść. Więc raczej tutaj Kanadyjczyk się nastawia na jakąś grę typu skoczek A3 i na zlikwidowanie tego gońca. Pytanie, czy zdąży to po prostu zrobić. No trochę czasu ma Hansen, więc E4 wygląda logicznie. Zamykamy tego gońca, prawda? Bić tutaj oczywiście nie chcemy, bo nastąpi skoczek E4 i po wieża E4, wieża A1 szach, koń F1, no i nawet jakiś B2 czy coś tego typu. Tak, bicie na G6, FG, ok. I co po HG? I goniec F8 pewnie, tak? Albo F6, F8, F6. Tu czy tu? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie no dobra, na F8 chyba nie może. Na F8 to bijemy tutaj i po tym tam gramy, chyba nawet wieża E4 wchodzą motywy. Czyli bicie najpierw tu, wieża F8. Ten król na H7 jest tragiczny. A ideą ruchu goniec F6 będzie, żeby po biciu zagrać król H8. I nie wchodzić tutaj na tę przekątną, która wygląda bardzo, bardzo niebezpiecznie. No ale tutaj Jan Krzysztof Duda gra na równym materiale. Nawet pionka mnie nie ma. Więc jest ok. To, co tutaj jest mankamentem pozycji, że jeżeli hetmany się wymienią albo po prostu atak ustanie, to ten pionek na B3 będzie mega potworem. I wtedy czarne mogą uzyskać przewagę. Dlatego to jest takie, no może wóz albo przewóz pozycja tego typu. Dzięki kierownik za suba z Prima.
Dobrze, że zauważyłem. Dzięki, dzięki. No poszło goniec F6. Teraz pytanie, skoczek G4 się narzuca, bicie na H7 się narzuca. I to są te jedyne ruchy, które się narzucają. No skoczek G4, tak? Aż się prosi, żeby zagrać. Skoczek nie dość, że nie uczestniczy na razie w grze, to jeszcze czasami zabiera nam to pole na H2. I jakbyśmy kiedyś dostali szacha, no to skoczek F1 już wygląda kiepsko. Wolelibyśmy skoczek G4 i czasami mieć król H2. No i poza tym, co on ma z gońcem robić? No pewnie tu nie może odejść, albo prawie na pewno nie może. Jakieś G7 nawet czasami będą motywy. Albo zbić na H7. No bo bicie królem, czy bicie królem będzie możliwe? No wątpię bardzo. No skoczek G4 wtedy gramy i potem nawet jakieś bicia na E4 wieżą może. Nie, kierownik. Po prostu mówiłem, słuchawek nie mam dzisiaj założonych i nie mam dźwięku żadnego, wiesz? Dlatego jakby tak się zdarzyło, że na czacie by mi to umknęło, to rzeczywiście mógłbym mnie zauważyć. Skoczek F3 proponujecie? A jak? Skoczek F3, to bicie na F3. Aha, że tu, tak? Król H8 i... I co? Hetman G6. Hetman G6 jest. I wisi tu i grozi wieża E8. A, czyli rozumiem, że koń F3 to pewnie silnik podpowiada. Koń F3. Koń F3 jest o tyle fajne, że skoczek na G5 chce też czasami pójść, gdzie może być groźniejszy niż na G4 tak naprawdę. No to jak są w takim razie trzy takie opcje, to jest nad czym myśleć, bo to są bardzo konkretne ruchy wszystkie. Koń F3 się narzuca, piszecie. No kurczę, powiem wam, że jest ze mną źle generalnie, ale mi się nie narzuciło. Bo to dama G6 na końcu trzeba znaleźć, bo inaczej koń F3 by nie działało. Chyba. No 3 minuty już mniej więcej Janek zużył na to posunięcie, bo miał jakoś 9. I chyba liczy to koń F3 wasze, wiecie? To jest bardzo ważna partia, bo przegrana tutaj już, no to byłyby tylko dwie wygrane w 6 partiach, zrobiłoby się wtedy mega niebezpiecznie, jeszcze dwie partie czarnymi na koniec, to już może być bardzo ciężko, a no mimo wszystko Hansen to jeden z tych teoretycznie przynajmniej słabszych rywali, bo potem dopiero jeszcze czekają te wszystkie Dingi, Carlseny, Nepo, Artemiew i tak dalej, więc punktów dobrze byłoby szukać białymi właśnie z takimi Hansenami. Król F1 się narzuca. Tak, bo końcówka się zbliża. No, już ponad 4 minuty, myśli Polak. To na bank myśli nad koń F3, no bo koń G4 to jest taki ruch, nad którym by w ogóle Janek się nie zastanawiał i prawdopodobnie zobaczył drugą opcję koń F3. Bo po biciu na H7 tam żadnego konkretu nie widzę. Chyba, że... O, koń G4 jednak, czyli albo koń F3 się nie zgadzało. No tylko, że Hansen minus jest taki, że on tutaj szybko coś zagra, bo skoczek G4 Hansen już dawno policzył. I
może nie tak całkowicie policzył, tylko tak wstępnie, ale już ma dużo na pewno wyrobionych opinii na temat poszczególnych odejść gońcem. Ile już było partii? No, 5 rund za nami, to jest szósta. Patrzę, czy coś się dzieje w innych. Carlsen chyba się przebudza, bo z Kejmerem wygląda dobrze. Kosteniuk znowu cierpi. Nepo w gazie. Tak, Nepo ma skoczkówkę, którą może tylko wygrać. Więc po porażce w pierwszej rundzie piątą z rzędu chyba wygraną będzie miał Nepo. Nieźle. No dobra, skupmy się na tym, co się dzieje w pojedynku polsko-kanadyjskim. Z gońcem trzeba gdzieś odejść. Na H8 prawdopodobnie nie można, bo jakieś motywy z G7 mogą być. A jak nie z G7, to w ogóle goniec na H8 wygląda źle. Więc w sumie tylko na G7 zostaje, tak? Na E5 nie można, bo tutaj walniemy. No dobra, i co teraz? No, bić chyba tu nie chcemy, bo hetman na G7 nagle pokrywa tego króla. W sensie, no trochę go osłania. Więc może bić na H7 po prostu trzeba teraz. Może bić na H7, tylko pytanie, co po król H8 wtedy? Niestety po tych czarnych polach ciężko nam tutaj coś zrobić i ten skoczek, niestety minusem pola G4 jest to, że no te pola będą niedostępne, jak hetman na G7 stanie, prawda? I ten skoczek nie ma tutaj żadnych perspektyw, jeśli chodzi o atak. Ten czas niestety naszego reprezentanta zaczyna mnie trochę martwić, bo liczyłem na to, że w tych komplikacjach to Kanadyjczyk będzie zużywał więcej czasu, ale czasami jest łatwiej się bronić niż atakować i to jest właśnie przykład takiej pozycji. Hansen tak naprawdę robi ruchy jedyne albo takie no narzucające się, no wisiał goniec H8 odrzucił, więc pozostało goniec G7, prawda? Janek tych możliwości ma więcej, może zagrać tak pewnie, może zagrać, no tak to może nie, bo wieża F8, jakiś F3, żeby tego piona podrywać, nawet może od razu goniec BE4 trzeba rozważyć, bicie na H7 trzeba rozważyć, tych możliwości jest sporo. Po każdym z tych ruchów czarne nie mają tak dużo możliwości, tak naprawdę odpowiadają to, co muszą odpowiedzieć, dlatego więcej czasu tutaj zużywa Duda. No bicie, król H8 wiadomo, bo bicie na H7 to byłoby samobójstwo. No i co teraz? Nic nie widzę, ten ruch E4 to był dobre posunięcie. Ten goniec nie uczestniczy w grze. Jest coraz mniej figur dla naszego reprezentanta, niestety. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest to, co może atakować. No, nawet ta wieża chyba nie, bo podobnie jak goniec jest tu zamknięte, więc mamy te trzy figury. Jak czegoś zaraz nie zrobimy, to czarne się tutaj skonsolidują. Goniec G5. Pytanie brzmi po co? Koń H6, tak? Chyba chce grać Janek i koń F5. I skoczkiem tego gońca walnąć, więc Janek wyczuł, że ten skoczek stoi źle, więc tu albo tu chce tym skoczkiem pójść. A po wymianie czarnopolaków ten hetman by bardzo dobrze to pole kontrolował, pewnie o to chodzi. Skomplikowana to pozycja, drodzy widzowie, i niestety te 4 minuty mniej mogą zaboleć naszego reprezentanta, ponieważ no
dwie minuty na taką pozycję, to nie wiem, jak gdybym miał tutaj pół godziny, to bym nie był w stanie ogarnąć do końca i mieć takiej pewności, co mam grać. No i tak jak mówiłem, jak czarne spacyfikują ten atak na skrzydle królewskim, to ten pionek zdecyduje o, no, o ich wygranej nawet. Chcecie link do strony turnieju? Chwila. Do całego, no dobra, tutaj wam daję linka. Ta strona jest, nie wiem, dla mnie dziwnie zrobiona, jest nieczytelna, w ogóle kiepska. Wyników tam nie ma chyba tak łatwo, nie można znaleźć, przynajmniej dzisiaj patrzyłem, nie było. No ale chcieliście, to macie stronę. No dobra, jest jakiś dłuższy namysł w końcu Kanadyjczyka, bo już jakieś dwie minuty myśli, niecałe, bo miał szóstkę na początku. Co tu musi rozważać? Bicie pionka na C3 raczej ryzykowne. Ten pionek nie jest istotny, bo ten pionek drugi B nie jest na razie potrzebny. Ten jest ważny, tak? Czy jakieś konia 3 na pewno liczy, żeby tutaj zbić i nie tylko pozbawić tego gońca już białe, ale również wieżę odciągnąć z linii E, no i uprościć pozycję. Każda wymiana tutaj będzie na rękę czarnym, bo mimo, że białe mają piona więcej, to ten pionek wiadomo, że jak zostaną wymienione hetmany czy coś, to on padnie. Te pionki są nisko, a najważniejsza jest jakość tutaj tych pionków, a nie ich liczba. Ten pionek na B jest po prostu tutaj takim cichym killerem. A, Knajek napisał, że Wikipedia jest lepsza. To może na Wikipedii są wyniki czy coś. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak macie jakieś tam swoje strony, to śmiało. No dobra, dobra, jest coraz lepiej. Hansen zjeżdża tymczasem już zaraz może do poziomu Dudy i a my wiemy, że tego skilla na tym krótkim czasie Janek ma zrobionego niesamowitego. Ja wiem, że Hansen to jest bardzo dobry blitzkarz, buleciarz i tak dalej, ale tutaj on musi czuć jakiś taki większy dreszczyk emocji. Janek już z tą czołówką ugrywał wiele turniejów, już naprawdę na nim wrażenia to wielkiego nie robi. Dla Hansena, no nie wiem, czy to jest debiut, ale jeden z pierwszych na pewno startów w no, grając w takim turnieju o taką stawkę, dlatego na krótkim czasie on u niego ten czynnik nerwów może odegrać większą rolę niż to w przypadku Janka. Hetman F7, wygląda ten ruch logicznie, zawsze tu jakieś pola dodatkowe pokrywamy, może kiedyś zagramy tak i tak. Ten hetman na C7 w sumie nic nie robił, więc zdrowo to wygląda. Na D5 jeszcze patrzymy czasami. No i teraz znowu nie mogę znaleźć dla Janka ruchu. To jest taka pozycja, że no niby ten król czarny jest pozbawiony pionków i tak dalej, ale ciężko się dobrać do niego. Goniec E7. I co, wróci na... Aha, goniec F6. O! Cicha propozycja remisu. Goniec D4 też mam taki ruch. Że wiecie, jak mi zbije, to ja biję tu i potem na E4 wam padnie. O. I ten ruch mi się podoba, jest bardzo taki kąśliwy, bo tutaj to stoi na jednej przekątnej i zaraz jakieś koń H6 mogą grozić ruchy albo coś tego typu, a bicie sprawia, że pozbawiamy czarnych najważniejszego atutu tej pozycji, czyli tej konstrukcji skoczek C5, pion E4, bo tak rozumowanie w szachach powinno wyglądać. Wkurza nas pionek na E4, skoczek na C5, więc czy są jakieś metody, żeby się tej konstrukcji pozbyć?
No i goniec D4 oczywiście nie wymusza bicia, ale w jednym z wariantów to bicie występuje i wtedy widzimy, ok, skoczek C5 będzie musiał sobie pójść, więc wtedy nie tylko wieża bije na E4 i zaraz wyjdziemy na E7, ale też goniec ma komunikację z pionem na H7, więc uzyskujemy bardzo dużo. A jak Hansen nie może zbić na D4, no to będzie cały czas stał w takiej nieprzyjemnej sytuacji, że no, ja nie mogę bić na D4, a mój przeciwnik w każdym momencie sobie zdecyduje, czy bije, czy nie bije. Albo że na przykład mi zbije tutaj i po biciu pionem na E4 i tak padnie. Aczkolwiek tego czarnopolaka na C5 to ja bym nie oddawał białymi, ponieważ wtedy ten goniec będzie takim gońcem bardzo ważnym, jeśli chodzi o obronę. Ciężko się będzie go pozbyć. Ja bym tutaj trzymał tego gońca jak najdłużej i denerwował Hansena. Wieża F8 zagrał od ręki, licząc może na jakieś powtórzenie czy coś, a tutaj może się przeliczył Hansen. Ciężko zrobić jakiś ruch czarnymi, bo teraz tak, ciężko było zrobić ruch białymi, to teraz jednak ten goniec na D4 stoi dużo lepiej niż na G5, bo na G5 strzelał w pustkę, można powiedzieć, na D4 robi bardzo dużo. Tak, teraz czarne figury stoją, wszystkie niby bardzo ładnie, wszystkie mają jakiś cel, no ale no co, gdzie znaleźć jakieś dodatkowe funkcje dla tych figur, bo to, że figury stoją ładnie, to jedno, ale jeżeli nie stwarzają żadnych gruźb, no to wiecie. To, że stoją ładnie, wtedy nic nie znaczy. Czas się zrównał, więc wygląda to coraz ciekawiej to wygląda. Moim zdaniem ten goniec D4 to był taki mini szoker. Po prostu Hansen tego ruchu nie widział, tak na 99% jestem przekonany, że goniec D4 to przeoczył i kapnął się po jakimś czasie, już pewnie po 10 sekundach było takie ukucie, że o-o, a teraz właśnie myśli już 2 minuty ponad nad ruchem, bo nie może znaleźć jakiejś recepty na to posunięcie. B2, no okej, okay, zawsze lepiej być pole bliżej do przemiany niż pole dalej. I teraz jak kiedyś nastąpi skoczek A3, to już będzie bezpośrednia groźba ruchu B1, więc bardzo dobry, praktyczny ruch, prawda? Ten pionek na B2 zawsze trochę bardziej będzie tam irytował Janka. No pytanie, czy koń H6 teraz nie ma? A, dama G6. Dama E7? Bo na F8 wisi. Nie można odejść wieżą, bo koń F7, król H7, goniec C5, goniec E4. Wieża E2. Wieża E2, fajne posunięcie. Fajne posunięcie. To jest właśnie ta taka walka. B2 było zagrane, że o, jak zagram ci skoczek A3, to wtedy musisz się martwić. No to teraz zagrajmy coś takiego, żeby nie było skoczek A3, bo wtedy wieżą zbijemy na B2 i ten największy atut czarnej w tej pozycji zostanie zlikwidowany. Więc wieża E2, fajny, wyczekujący ruch. Jeszcze dodatkowo bronimy na F2. Oczywiście na F2 bronimy białymi milionem figur, ale wiecie jak to jest. Skoczek chce pójść na H6, goniec czasami się wymienia, hetman tam czasami miał iść na E7, więc nagle wszystkie figury by odeszły od piona F2, to jeszcze zostanie biała wieża, która tego piona broni. Dlatego ruch wieża E2 jest fajny i teraz przerzucamy odpowiedzialność podejmowania jakichś takich decyzji na czarne. I też z praktycznego punktu widzenia, jak mieliśmy tego piona B, który stwarzał zagrożenie, to nam się wtedy łatwo gra, jeśli chodzi o czas. Jak nie mamy tych gruźb, jak stwarzać, takich oczywistych, no tu nie ma F3? A po F3 jest bicie na F3 w ogóle. Po F3 chyba jest bicie na F3. No nie, dobra, przesadam, nie ma bicia na F3. Bicie na F3 to goniec G6. Nie, dobra, przesadziłem. No dobra, ale koń E3. No dobra, skoczek E3 wygląda logicznie. Chcemy wymienić tego i potem dziabnąć tutaj. Pytanie, czy teraz nie ma bicia na D4, tu i tu. I potem koń na A4 idzie. Kurczę, już nie jestem w stanie tutaj nic policzyć. A koń D3 od razu. Aha, no i to jest szkopuł ruchu skoczek E3 w takim razie, że przerwaliśmy komunikację wieży z pionem na E4. I teraz ten pionek nie wisi. Oj, to nie wygląda dobrze w takim razie. To nie wygląda dobrze, bo cała ta idea ruchu goniec D4 to było przegonienie tego skoczka z C5 i zdobycie pionka E4. A przy skoczku na E3 jest to niemożliwe.
I co teraz? Hetman e7. No i co powierza e8? No tu chyba znowu Janek coś wypuścił. Tak mi się wydaje. Tak mi się coś wydaje. Ten pionek b2 znowu jest takim pionkiem nie do zdarcia niestety, bo jest zbroniony dwukrotnie. No, hetmanem trzeba wrócić na h4. Tutaj nie ma chyba wyboru. No zobaczymy, czy Hansen wróci wieżą na f8. Raczej wątpię. No wróci. To Janek powinien powtarzać hetman e7. I niech presja będzie na Hansenie. Czasu wtedy trochę zarobimy. Graj Janek, graj, bo musisz czasu nabić. Jak Hansen weźmie remis, to moim zdaniem jest dla nas ok, mimo że remis wiadomo jest mało punktowany, ale dla niego to by była zła decyzja, bo wydaje się, że stoi tutaj lepiej i przy punktacji 0-1-3 powinien tutaj ryzykować. Janek na nim trochę wywiera taką presję. Dobrze, czas mu się skraca. No, to są właśnie te nerwy, nie? Hansen nie, gra na wygraną. Bardzo słusznie, moim zdaniem, z jego perspektywy. Tylko nie wiem, czy nie lepiej byłoby to grać z hetmanem na h4, bo hetman na e7 jest groźniejszy. Oj, konie f4. To Janek to przeoczył pewnie. Wisi tu i tu. No to konie 2 jest. I koniec, bo po tym jest hetman bije b1. Kurczę, flag. Poddał się Jan Krzysztof Duda niestety. Poddał się 2000 ludzi. Widzę, że teraz ogląda. I niestety, tak, no piszecie, że blender za blenderem. Możliwe, że komputer tam pokazywał, że to blendery, ale to jest pozycja tak skomplikowana, że naprawdę granie tego na sekundach to jest no prawie, że niemożliwe. Szkoda, naprawdę szkoda, bo Janek pokazał fajną, ofensywną grę i możliwe, że ten ruch skoczek e3 to był ten taki błąd. Ruch wyglądał logicznie, zresztą jak go zobaczyłem, też powiedziałem, że wygląda logicznie, ale zapomniałem, że pionek na e4 wtedy nie wisi i nie wiem, czy Janek też nie zapomniał o tym. Tak mi się wydaje, że mógł o tym zapomnieć. No ale cóż, zdarza się. Teraz zobaczymy, jak Janek sobie radzi w trudnych momentach, bo to jest bardzo trudny moment. Jest na 14 miejscu, wyprzedza tylko Praga i Kosteniuk, z którymi to już grał. Na czele stawki Nepo ma 15 punktów, potem Dink i Hansen po 11, Carlsen i Kamer po 10. No do szóstego miejsca Janek ma tylko 2 punkty straty. No to jest cały czas w miarę okej sytuacja. Chociaż nie, Artemiew nie ma wpisany. A Artemiew jeszcze gra, sorry. No to nie, to może mieć większe straty. Bo Artemiew tutaj. Aha, no ale Artemiew tego nie wygra, może tylko zremisować najwyżej. A na tym czasie moim zdaniem to po prostu przegra. Nawet jeżeli w różnopolakach tutaj jest dużo tendencji remisowych. Dzięki Piaczak za wpłatę z dopiskiem, to nic. Też tak myślę, że to nic. Nie może być tak, że Janek każdy turniej gra tam na maksa dobrze i awansuje bez problemów. No tutaj te problemy mu się pojawiają. Grunt, żeby sobie poradził z tymi problemami. Tak, tak napisał Fulfiu, że Janek i tak jest koksem, jedyne co się liczy to forma na Madryt, tak czy inaczej. To prawda, forma na Madryt jest najważniejsza i pamiętajmy, że wszystkie turnieje poprzedzające turniej kandydatów mają służyć właśnie budowaniu tej formy, przygotowywaniu na turniej w Madrycie i tyle. A co się tutaj wydarzy, to już nie jest aż tak super dla Janka istotne. Dla nas jest, bo lubimy mu kibicować. No i liczę, że Janek do tej fazy pucharowej po prostu awansuje. Chcecie kota na osłodę? No ale tu właśnie nie ma kota. Nie wiem, o co chodzi. Wczoraj to chyba dlatego, że mnie nie było tydzień, to pierwszy raz było tak, że sam mi właził na kolana w trakcie streamu. Tego nigdy nie robił. Wydzierał się w niebogłosy. A teraz go nie ma. A z tego, co pamiętam, to go wpuszczałem do domu. No tak, wpuszczałem go na bank.
Janek nie ma jeszcze żadnego remisu. To jest no niby dobra informacja. Zła jest taka, że ma tylko dwie wygrane. Ale przy tej punktacji właśnie, bo gdyby to była stara punktacja, to Janek miałby naprawdę przerąbane. Ale przy tej punktacji 0-1-3 to dwie dobre partie, drodzy widzowie, i Janek wraca do pierwszej ósemki, więc jeszcze musimy zachować spokój. O nie, no teraz Janek z Dingiem przecież będzie grał. I teraz też będziemy czekać na tę partię nie wiadomo ile, bo Ding tutaj czarnymi próbuje wygrywać. No Ding jest w formie, drodzy widzowie. Jak wygra, to będzie miał 14 punktów, a Janek 6. Ding będzie grał białymi, jest bardzo nieprzyjemnym zawodnikiem białymi, dlatego... O, jeszcze takie ruchy znajduje? Ula lila lala, po biciu po prostu A2 i A1. No ciężko będzie z tym Dingiem. Tu wygląda już, że nie ma ratunku dla białych. Jeszcze jest jakiś szach na B3 desperacki. Ale ten szach też chyba nic nie dawał. Król C1 tam było? A, tam był motyw, że wieża B1 była na końcu. Wieża bije B4 i wieża B1. Ale jaja, tam chyba był fajny motyw. Ale go teraz nie pokażę, bo grałem cały czas. Tam można było zagrać wieża B3 szach, król C1, goniec bije A2 i po A2 wieża bije B4 i po A1 hetman tam było wieża B1 szach na końcu. No, drodzy widzowie, dzisiaj w szczególności Jankowi kciuki w górę będą potrzebne. Jak wejdzie i zobaczy, czy był dzisiaj 1000 kciuków przy słabej formie, wiecie, to nie jest sztuka dawać kciuki w górę dla Janka, jak mu idzie. Sztuką jest go wspierać, jak idzie trochę gorzej. Wtedy dla sportowca jest to 10 razy ważniejsze. Serio. Więc tak zaraz 700 przynajmniej, żeby było, widzowie. I serduszka na Twitchu. Chociaż Twitcha Janek chyba nie odpala. Zresztą co, czat potem jest niedostępny, nie? Na Twitchu to i tak by nie mógł zobaczyć. Ale ja mu przekażę jakby co. No dobra, no tutaj to już chyba formalność. Formalność czy nieformalność? A co jakbyśmy ustawili taką pozycję, że wieżę na B7 i króla na F3, to coś w rodzaju twierdzy można by ustawić, bo tak. Król by bronił gońca, goniec by bronił wieżę, prawda? I obydwie te figury, czyli wieża i goniec, kontrolowałyby pole przemiany. Więc jakieś takie szmery, bajery byłyby tu możliwe. Ale czy to jest realne, to nie wiem. No i teraz tu i tu. To sobie poczekamy na tą partię Janka, bo oni to jeszcze będą męczyć ładnych parę minut. Chyba, że teraz wieżę jakoś wyszachujemy. Można to jakoś tą wieżę wyszachować? Chyba nie. Mam kota pokazać? Kurczę, plak. No przyjdzie prędzej czy później, no. Przyjdzie kot. Nie chcę go teraz wołać, bo pomyśli, że go chcę wypuścić, a nie chcę go wypuszczać już. I będzie się potem denerwować kot. Jednak kot jest dla mnie ważniejszy, drodzy widzowie. Nawet niż 1500 osób oglądających. No nie wygląda, żeby czarne tu jakiś wielki progres robiły, tylko Artemiew musi na czas uważać. Czemu nie król F4? To nie wiem.
No gońca zapiona nie może oddać, bo wieża versus hetman to jest przegrana końcówka upadły smoku. No dobra, no wieża B7 trzeba zagrać. Wieża D. Aha, z tej strony. No bo w sumie też można z tej strony wieżę na H1 trzymać. Czy tam na B1. Nie, na tym czasie to ja podejrzewam, że on to przegra po prostu. Bo cały czas robi ruchy na sekundzie albo dwóch. To już w ogóle jakby koordynację stracił. Te figury stoją fatalnie. Tak, poddał się w ogóle Artemiew, więc Ding jest w gazie. Ale to dobrze, jeżeli Nepo i Ding będą tak wygrywać, to dobrze, tylko żeby nie wygrywali z Jankiem oczywiście. Bo to sprawi, że mniej punktów będzie potrzeba do awansu. Kosteniuk znowu przegrała, no ma 0 z 6. Współczuję jej trochę, no bo to... No wiecie, wiadomo, że odstaje od reszty stawki, no ale żeby tak jajka znosić w każdej rundzie, to mega nieprzyjemne. Dobra, za minutę rusza kolejna partia, ale Janek zacznie grać dopiero za 10 minut, więc spytam was, jaką partię chcecie obejrzeć. Może być Kosteniuk jest i Pienko, albo Hansen Aronian, Le mamy Diarow, może Hans Niemann kontra Carlsen, też taki egzotyczny pojedynek. Vincent Kamer kontra Abdusatorov, no Dirbek, też dwóch młodych, gniewnych, zdolnych. Nepo Artemiev też może być ciekawe. To co? Piszcie, co chcecie oglądać. Wszystkie partie to nie, bo to jedną partię zobaczymy. Dobra, Magnusa chcecie. Niech będzie. W końcu... Jak to wygląda w ogóle w tabeli? Carlsen już jest czwarty, więc po tych dwóch wygranych awansował z 11 miejsca na czwarte. Tak to wygląda przy tej punktacji. A Hans Niemann no teraz trochę zaczął słabiej grać, remis i porażka. Więc generalnie, drodzy widzowie, kibicujemy tu Magnusowi. Kibicujemy Magnusowi, żeby ten Niemann tracił punkty, bo Magnus i tak awansuje. A ważne, żeby Janek tam ścigał tych ludzi. Jeśli chodzi o kolejne turnieje, jakie będą komentowane, to tak, po tym turnieju następny turniej to będzie puchar, nie, sorry, to będzie Ekstraliga, szachy szybkie i błyskawiczne, drodzy widzowie. Wybieram się do Bydgoszczy, komentować to dla państwa. To będzie mega ciekawy turniej, rozgrywany w ogóle, finał chyba Ekstraligi będzie rozgrywany w Filharmonii Bydgoskiej, czyli tam, gdzie Super Puchar był grany. I no, szachy błyskawiczne i szybkie. I najlepsi polscy zawodnicy na starcie. I to jest 11-13 marca. 1-8 marca mnie nie ma. Jestem na Islandii i streamów wtedy nie przewiduję. Bo nie byłoby nawet warunków tam na Islandii chyba, żeby takowe przeprowadzić. Później, po Ekstralidze, nie ma żadnego turnieju.
i w kwietniu zacznie się wysyp tego wszystkiego, bo są Mistrzostwa Świata drużynowe, więc kozacki turniej. Puchar Polski startuje po raz kolejny. Teraz będę raczej komentował, a nie grał, ale za to grać może Broda, więc się zamienimy rolami z zeszłego roku. No i indywidualne Mistrzostwa Polski również w szachach klasycznych będą w kwietniu albo maju. No i w maju jeszcze jest Grand Chess Tour. Strasznie dużo tego będzie w kwiecień, maj. Gdzie na Islandii? Z tego co wiem, to do Reykjavika lecę i tam mam zostać. Bo tam zawsze, znaczy no może nie zawsze, kiedyś była grana pod Reykjavikiem, ale Ekstraliga islandzka szachowa jest rozgrywana. Kiedy ja gram jakieś turnieje, no właśnie tę Ekstraligę. To jest pierwsza połówka tej Ekstraligi chyba. I 5 partii chyba tam mam do rozegrania. Tak, wiem, szachista, że Islandia ma najwięcej GM-ów na liczbę mieszkańców na świecie. Nawet jest jedno zdjęcie na moim Instagramie właśnie z takowym podpisem. Zdjęcie właśnie na Islandii zrobione. Coś jakoś tak wolniutko tutaj Niemann z Carlsenem grają. Nic się nie dzieje, więc rzucę okiem. Aha, Nepo Artemiew oczywiście nie mógłbym nawet włączyć, bo przecież Artemiew z Dingiem grał tak długo tę partię. O! Mamy Diarów zagrał budapesztański, przynajmniej tak to wygląda. To jest cały Mamy Diarów. No akurat dla niego to jest stworzona ta punktacja 0-1-3. On też no, ma jeden remis na razie tylko. Mają 300 tysięcy mieszkańców, więc nic dziwnego, no ale arcymistrzów mają tam chyba, nie wiem, 14 czy jakoś tak. Więc no to jest niesamowite. Ja nie wiem, bo piszecie, że będziecie obserwować Ekstraligę. Ja nie wiem, te partie nie będą transmitowane chyba w internecie. Przynajmniej ostatnio jak tam grałem, to nie były. I chyba tych partii nie zobaczycie prędko nigdzie. No ale możecie obserwować. Życzę powodzenia. A grać w ogóle tam jest bardzo intensywnie, bo ja lecę 1-8, ale gra jest tylko od 3 do 6, więc jeden dzień jest podwójny. No to w sumie nie tak bardzo intensywnie, ale dwie rundy jednego dnia to nie lubię grać generalnie. Więc w sumie będę miał 2 dni całkowicie wolne, 2 i 7 marca. Może na jakiejś zorze tam będę polował. Czy jako grupa polskich szachistów? No Wojt, Juwe, wiadomo, to szachiści się nie różnią od innych grup społecznych, że tak powiem, pod tym względem, więc nie jest tak, że wszyscy się kochają tylko dlatego, że w taką samą planszówkę grają. No, gdzie nie przejdę na partię, to akurat grają jakoś tak trochę wolno, mimo że mega ciekawie, tak? Tutaj jest problem taki, że E4 zaraz jakieś grozi, skoczek E4, skoczek D5, na C7 jakiejś słabości. No, mamy Diarów, nic sobie z tego nie robi i kasuje piona. Tak, gambit budapesztański. Generalnie nie polecam tego debiutu.
Znaczy na takim niższym poziomie jest to tam jeszcze w sumie może przejść, więc jak wy chcecie grać, to proszę bardzo, ale wieża zaraz na E4 może stanąć. To w ogóle wygląda jak te trochę moje backgroundowe te challenge, że nie można ruszyć się na przykład gońcem albo tutaj. Nie można się ruszyć pionem na D7. Kto oglądał te challenge, to wie o co chodzi. I tak trochę taki klimat jest tej partii, nie sądzicie? Czy jest szansa, że taki system punktacji wyjdzie na stałe? Do tego turu tak. W tym turze, w każdym turnieju podejrzewam, będzie punktacja 0-1-3, ale w innych turniejach to już nie. Chyba że jakieś takie miksowane, może nie 0-1-3, ale tam był ten system 0-1-1,5-3, coś takiego. To jest ciekawy system, a niektóre turnieje tego na pewno nie wprowadzą, bo są zbyt przywiązani do tradycji. I ten system 0-1-3 w klasykach, ja też bym uważał na to, na wprowadzanie tego, więc w takich turniejach, bardziej takich pokazowych można powiedzieć, to może przejść, ale trzeba właśnie uważać. Gdzie to jest stosowane. No dobra, jest 9 po, więc lada chwila powinni rozpocząć. No ten remis dla Janka byłby wynikiem dobrym, no tylko wiadomo, że w punktacji 0-1-3 nie poprawi to jakoś znacząco jego pozycji. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co będzie grane. Przede wszystkim ważne jest to, żeby Janek rozegrał dobrą partię. No ta poprzednia wydawała się też dobra, ale może bez kontroli grał trochę tam. Ciężko powiedzieć, nie? Bo gdyby wygrał, to było ojej, ale wspaniałe tam poświęcenie, tu wszystko obczaił, nie? Więc zagrał po swojemu, tylko Janek ma taki styl, że jak jest w formie, to po prostu wszystko mu tam wyjdzie. O, a teraz gra taki mega remisowy wariant, że tu się wymienia strasznie dużo. I no ja nawet nic nie zdążę powiedzieć. Nie wiem, czy widzicie, co tu się dzieje. Janek już to grał kilka razy. Sam widziałem, że to grał kilka razy. Więc jak jeszcze dodać wszystkie sytuacje, kiedy nie widziałem, że to gra albo to analizuje, to znaczy, że no będzie tak, że ta partia potrwa parę minut i tyle. No Dink jeszcze w przygotowaniu, widzimy, że Janek też ponad 17 minut mają. Jeżeli zaraz, aha, potem Janek z kim gra? Z Artemiewem czarnymi, więc też nie najłatwiej. Jak to się liczy, to 0-1, 1,5, 3. Jakub 0, taki system był na turnieju Stavanger, na Norway Chess chyba. 0 oczywiście za przegraną, 3 za wygraną, to się nie zmienia, ale w przypadku, gdy był remis, to była grana partia błyskawiczna, znaczy Armagedon. Białe musiały wygrać i właśnie to była partia o te bonusowe pół punktu. Czyli przegrany w tym Armagedonie dostawał punkt, a za ten remis, a wygrany w Armagedonie dostawał 1,5 punktu. I to jest całkiem okej system, ponieważ no ten jeden punkt w szachach klasycznych do trzech jest bardzo krzywdzące. A tak to przynajmniej można komuś dać szansę te 1,5 punktu w poszczególnych partiach wbijać, nie? I wtedy będzie miał dokładnie 50% z tych trzech. Dlatego ten system mi się spodobał. Czy jeszcze teoria? No Janek jest w przygotowaniu. Hetman C7 zagrane bardzo szybko. Czy to jest teoria? Nie wiem, może to jest teoria w dzisiejszych czasach, też ciężko powiedzieć. To może nie być teoria ogólnie dostępna, bo jeszcze takie partie nie były grane, ale Janek to miał u siebie
w analizach i dla niego to jest teoria. No i namysł Dinga, dłuższy, pierwszy, 2 minuty myśli, bo przecież grał ekstra szybko. No tutaj czarno oczywiście chcą wymienić hetmany, bo wtedy w ogóle od razu stoją lepiej, tak naprawdę, no na pewno nie gorzej. Jedyna linia otwarta jest dla czarnych, ale nie ma tutaj punktów wtargnięcia na lince, no to tutaj już nie powinno być problemów po wymianie hetmanów. Można wziąć nawet na D5. Czy E5 jest? Bo tu czasami jest ten motyw. Bicie i przepchanie na E5, żeby potem na D5 odbić, ale najpierw tego skoczka przegonić. Ale wątpię, bo po biciu, po tym skoczek E4, goniec D5 jest przecież skoczek C3 z atakiem na dwie figury. Więc nie można zagrać E5. No to jest bicie, bicie. Nawet pewnie król F8 można zagrać. Tak, ja bym tu król F8 po prostu grał. Albo zbić na E1 i król F8. Pytanie, gdzie my chcemy białą wieżę ustawić. Może rzeczywiście wieżę dać lepiej na E1 i król F8. Żeby ten pionek nie był broniony i wspierany w ogóle przez tą wieżę na D. No ale to jest moim zdaniem przyjemniejsze do gry dla czarnego. Nie wiem, czemu Dink wymienił hetmany. Bo ten pionek to raczej nie jest siła. Albo jeżeli nie okaże się siłą przez następne 3 do 5 ruchów, to potem będzie słabością. Bo ten król chce tutaj czasami pod niego podejść i widzimy, że pionek jest mocno atakowany. Dlatego wydaje mi się, że Janek tylko dlatego szybko nie robi tu ruchu, bo bicie na jeden się oczywiście narzuca, albo król F8. Tylko dlatego, że zaczyna tutaj, wiecie, rozpatrywać opcję, jak wycisnąć z tej pozycji maksa. Dzięki Maciek za sprezentowanie suba użytkownikowi Zotufip. I co? Kontynuujesz subskrypcję? Trochę nie czaję. Czy sprezentowałeś, czy kontynuujesz? Nie rozumiem, szczerze mówiąc. No ja innych ruchów nie widzę, poza wieża bije E1 i król F8. Wieża D7 mi się nie podoba, bo nie chcemy stawiać wieży na białym polu. Tam jest jakieś wieża E8, koń E8, goniec A4 na przykład. Ale tyle czasu ma Janek, może się na spokojnie zastanowić, drodzy widzowie. Generalnie tak mało figur i pionów zostaje na szachownicy, jak zawodnicy mają po 3, 4, 5 minut, a teraz mają 15, więc to jest wystarczająco dużo czasu, żeby się zastanowić. Aha, prezent był przypadkowy, bo sam chciałeś zasubować, tylko kliknąłeś źle, tak? No, okej. Okay. To podwójne dzięki w takim razie, Maciek. Ja w ogóle w szoku jestem, że Ding te hetmany wymienił, bo białek miały tutaj centrum, miały przewagę przestrzeni, mało, bo mało, ale miały. I wtedy nie chcemy wymieniać figur. I właśnie w końcówce, teraz, po pierwsze te piony są groźniejsze od tego, po drugie właśnie z tym pionem na D5 są problemy. No jak w ogóle go teraz bronić? Jak tak, to wieża D7 teraz zagramy już. I po D6 w ogóle zdobywamy tego piona, bo gramy koń E4. No. I jest okej.
No i tak, i teraz cały ciężar gry spoczywa na Dingu, bo to on wie, że tej pozycji nie może wygrać. W ogóle pozycja marzenia, drodzy widzowie, przy tych problemach, które miał Janek w pierwszych dwóch partiach i że rozpoczął ten dzień od dwóch porażek. Dzięki wielkie Chrzona z 14 za suba. O, jakiś hype train się włączył. A, już się kończy w ogóle. Nie, nie kończy się, nadjeżdża. Dobra, nie... Nie rozumiem. Więc poszedł król F8 i no Janek właśnie po tych dwóch problematycznych partiach teraz ma pozycję poukładaną, wie, że stoi lepiej i czarnymi z Dingiem, jednym z liderów turniejów, no drugie miejsce zajmuje Ding, więc morale idą od razu w górę. I bardzo przyjemna pozycja, bo gdyby były znowu dymy, to wiecie, jak nie idzie, nie idzie i cały czas są dymy, to potem się nie czuje tych ruchów tak dobrze. Czasami trzeba więcej czasu zużyć. D6? Aha, i na F7 chcę wziąć, tak? No to nie jest dobra wymiana dla Janka, ale znaczy to nie jest tak, że Janek stoi gorzej, tylko tego pionka na D to i tak liczyłem, że zdobędzie, a straciliśmy na F7, to jest minus. No, trzeba gdzieś odejść wieżą. Narzuca się wieża D2 oczywiście, wieża na drugą linię. Po to, żeby potem gońcem na D5 pójść, wymienić tego gońca i od razu wieża, żeby atakowała na A2. I teraz właśnie zobaczycie, jaka jest rola pionków. Wieża D4. My mamy tutaj dwa piony i widzimy, że jak one pójdą, to tego wolniaka wyrobimy. A tymi bardzo ciężko pójść pionami. Nawet gdybyśmy poszli, to 3 na 2 zawsze się wolniej wyrabia niż 2 na 1, prawda? A do tego te piony musiałyby się od króla i król byłby po prostu osłabiony. No nie wiem, czy tu koniecznie się Janek nie podstawił. No nie chcieliśmy wymieniać gońca za skoczka, niestety. To tutaj już tej przewagi nie ma czarnych, no bo wieża z gońcem współpracuje lepiej niż wieża ze skoczkiem. I ten goniec na B3 jest kozacki, bo broni tutaj na A2 i jeszcze atakuje tutaj tego króla czasami. Jakby wieża się przedostała na siódmą linię, no to są problemy potem z tymi pionami. Janek chyba przeoczył to konia 6, tak mi się wydaje. No i jak chciałem grać to goniec D5 i wymienić tu, to była jedyna tak naprawdę droga, żeby to wymienić, bo teraz jakieś takie eskapady skoczkiem są już trochę ryzykowne. Chociaż może skoczek E4 przechodzić. Skoczek D7, no na C5 idzie tak czy siak. Ciekawe czemu nie przez E4. Jaka jest różnica między skoczek E4 a skoczek D7? Nie mam pojęcia. Dobra, no nie ma, znaczy to nie ma może większego znaczenia, tylko po prostu tak mnie to zastanawia, czemu skoczek D7 w takim razie wybrał Janek. No dobra, no chcemy zagrać skoczek C5, tylko teraz nawet jak weźmiemy często na B3, to w wieżówce ten pionek już nie jest aż tak istotny. Te wieżówki będą teoretycznie remisowe niestety. Chcieliśmy wyrabiać tutaj te pionki po wymianie gońców i żeby była wieża skoczek. Wtedy ten pionek byłby istotniejszy. A teraz wydaje się, że po prostu będzie remis. Co wynikiem oczywiście z dobrym zdingiem, no ale wiecie. Trochę liczyłem na więcej, szczerze mówiąc, bo Janek był fajnie przygotowany. Ding był zaskoczony, może dlatego w akcie takiej mini paniki wymienił te hetmany. I końcówka wydawała się spoko dla Janka. A tu moim zdaniem ciężko będzie coś wysupać więcej niż remis.
Nawet jeżeli teraz ocena kompa jest taka sama, jak bo pewnie tam śledzicie, nie wiem, z 10 ruchów temu, kiedy ta końcówka się zaczęła, to wtedy po prostu z praktycznego punktu widzenia wydawało się, że czarne stoją bardzo przyjemnie. Teraz pozycja się uprościła i po prostu tych praktycznych szans wielu tutaj nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, skoczek idzie na C5 na pewno. Wieża pójdzie na E3 i tyle. Nawet możemy zagrać tak prymitywnie. Tak. Zbić pionem na B3 i tak stać. Wieża po linii E odcina tego króla, prawda? Nie może nigdzie przejść. My jak sobie pójdziemy nawet pionami, wyrobimy tu wolniaka, to wtedy ta wieża pójdzie za piona A potencjalnie i będzie odcinała króla w poziomie. W międzyczasie białe podprowadzą swoje pionki i ten król nigdy nie będzie mógł wesprzeć swojego piona A, ponieważ te pionki będą wisieć. I potem wieża by zdążyła często wziąć te dwa pionki, wrócić na linię A, oddać się za tego wolniaka i białe tymi trzema pionami i królem by zasuwały. Wszystko jasne, drodzy widzowie? Wiemy, o co chodzi w takich końcówkach teraz? Wszyscy będą wiedzieć, jak grać taką końcówkę, jak będziecie mieć ją? Mam nadzieję, że tak. Bo jaśniej tego wam tutaj już pokazać nie potrafię. No, po czym Ding zagrał wieża C6? No ale to dlatego, że chcę wieżę postawić tu i tu, no to co rysowałem wcześniej. Więc po tym może być skoczek C5, wieża C7, bicie na B3, bicie, wieża B4, wieża bije A7, wieża bije B3. Zaczną grać wtedy szybko i będzie podobna końcówka, tylko że z pionkiem B, nie z pionkiem A i będzie remis. Tak podejrzewam. Gmoch byłby dumny. A, po wieża C7 Janek chce A5 zagrać. Sorry, bo ja już tak powiedziałem, że remis. I goniec jest krótki. Proszę zauważyć, goniec nie może pójść tu, nie może pójść tu, nie może pójść tu, nie może pójść tu i nie może pójść tu. Więc goniec, taka potężna, długa figura, nagle jest krótka. I jak po wieża C7 zagramy A5, to już grozi A4. A, no to się wycwanił Ding i teraz da szacha. I teraz skubnie na A7, no dobra. To wieża D7 można spróbować zagrać w takim razie. Wieża D7, po króle wcześniej jest remis, tak? Bicie tu, 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 wieża B4, nawet jak biały zagrał wieża A3, no to sorry, z taką wieżą na A3 nic nie zrobimy. Ale po wieża D7 nasza nadzieja polega na tym, że nasz król jest bliżej tego skrzydła. Ten biały ma trochę dalej i my mamy właśnie cały czas tutaj tę przewagę. Ale białe jak się uprą, to mogą zaatakować tego piona, na przykład tak, robiąc tutaj dziurę, po czym królem zasuwać w tę stronę. Jak czarne pójdą tu, to bardzo ciężko będzie tego piona zdobyć, a my zdobędziemy te piony na czarnych polach. Jest dziura zrobiona i zaraz ten król będzie podchodził. Ale mamy lepszego króla póki co czarnymi i to powinien być jakiś mały, bo mały, ale jednak atut. No ale to musi być remis, no. To musi być remis na kilka sposobów, no. Najprostszy to jest właśnie tym królem tu zasuwać. I tak naprawdę, kurczę, no cały czas mi się źle ten król by poszedł tu i wtedy my poszlibyśmy może tu. A tu dużo redukcji będzie materiału zawsze, nawet G4, H4, G5 się zagramy. Powymieniamy te pionki, o, taki też może być remis. Po prostu jechać pionami, wymieniać to na przykład, wymienić jeszcze tu i potem gońca ewentualnie za tego jednego z pionków oddać i też remis. Dlatego Janek tutaj będzie coś kombinował na pewno jeszcze. Jak by to można było zrobić?
No niełatwo. Niełatwo. No ale ma 12 minut, więc może się na spokojnie zastanowić. Jeżeli nawet tutaj będzie remis, dosłownie za 5, 10, 15 posunięć, to będzie taki plus, że Janek może trochę odpocznie. Bo te partie ostatnie były takie dość wyczerpujące na pewno. Wyczerpujące partie są również wtedy dużo bardziej, jak przegrywamy. Bo jak wygrywamy, to nawet po mega skomplikowanej partii jest ten zastrzyk tych, wiecie, jakiś endorfin, dopaminy, są te dobre hormony produkowane. One nam pomagają w walce właśnie z tym zmęczeniem. A jak mamy skomplikowane partie, jeszcze przegrywamy i ten stres dochodzi do tego większy i tak dalej, to to nas kosztuje po prostu więcej energii. Przynajmniej u mnie tak to wygląda i podejrzewam, że u innych zawodników może być podobnie. Tak, zaraz 700 kciuków zostanie przybite. Bardzo wszystkim za te kciuki w górę dziękuję. Do tysiaka dzisiaj nie dojedziemy najwyraźniej, ale i tak jest dobrze, drodzy widzowie. A widzieliście filmik wrzucony dzisiaj na YouTubie? 19-minutowy, czy nie widzieliście? Jest sens wrzucać takie filmiki? No tam dużo montażu nie było, to było wycięte z tego streamu 24-godzinnego, ale mi się podobało w tej formie, właśnie, żeby nie przesadzać. A te ruszady z Bocholudowem mnie przynajmniej bawiły wtedy o 5, 6 nad ranem. Za długi piszecie, że był. O 3 partie zagrałem, te partie same w sobie trwały właśnie z 15 minut. No A4. Chce zagrać Janek B4 i B3 oczywiście. Pytanie, co na król C3 przygotował, żeby król na B4 wejść. Prawdopodobnie chce zagrać koń A6, potem król C5, królem pokryć pole B4, następnie skoczkiem przejść na D5 i atakować pole C3 i pole F4. I o co chodzi, moglibyście spytać. No a o to chodzi, że kolejnym plusem posiadania dwóch pionków na jednego jest to, że pionkówki będą często wygrane. Czyli w wariancie król C3, koń A6 i potem jak przerzucimy tego skoczka tu, zagramy B4 i koń D5, nie będziecie mogli mi zbić, bo ja zbiję. Te dwa piony za tego jednego nawet oddam, ale to wasz biały król będzie musiał jakoś te piony zdobywać, a ja zacznę zasuwać królem na drugie skrzydło, gdzie zeżrę tutaj te piony i piony H i G zdecydują. Dlatego ta pozycja jest cały czas pod dyktando naszego reprezentanta i jest dalej remisowa, nie łudźmy się, ale przynajmniej to Ding musi zrobić jeszcze ileś tam dokładnych posunięć, żeby ten remis osiągnąć. Prawdopodobnie najłatwiej będzie zagrać tak i potem koń A6 zagrać A3, żeby zredukować materiał jakoś tam dodatkowo. Czemu zagrał A4, a nie B4 najpierw? Prawdopodobnie dlatego, Kazimierczyk, że po B4 puścilibyśmy pole na C4 dla króla i ten król potem mógłby pójść na B5. Tak, tego króla trochę trzymamy dalej, prawda? I teraz już B4 miałoby sens, bo po król C4 mamy przynajmniej konkret B3. Wtedy nie moglibyśmy A4 nawet zagrać, bo na B4 by wisiało. No B3 tutaj trzeba zagrać, nie ma wyboru. I co po biciu wtedy, widzowie? Co jak będzie bicie na B3? Co gramy czarnymi? Dokładnie szachista 64. Gramy wtedy A3. Chociaż po A3 jest król C3 jeszcze.
I po szachu jest król C2. Nie wiem, czy A3 gramy, szczerze mówiąc. Tu, tu. Tu, tu. No chyba nic nie ma. Nie wiem, czy możemy grać A3. Chyba musimy odbić na B3 jednak. Tak mi się wydaje. Nie wiem, krzywy proziom. Piszecie, że od Pucharu Świata tylko regres jest u Janka. No powiem wam tak, jak się wygrywa Puchar Świata, to ciężko zrobić progres, szczerze mówiąc. Pucharu Świata Magnus nigdy nie wygrał. Więc to nie jest takie hop-siup. Czy regres, to nie wiem, bo w klasyku na rankingu tylko parę oczek dosłownie stracił od tamtej pory, jak Krzysztof Duda. Został wicemistrzem świata w szachy błyskawiczne i był piąty w szachy szybkie. Nikt w Warszawie nie zagrał lepiej od Jana Krzysztofa Dudy. Więc z tym regresem to bym tak Przemkowski uważał. I na Mistrzostwach Świata, bo też rozmawiałem właśnie z Jankiem parę dni temu, jak się widzieliśmy przy okazji tej symultany, też sobie trochę o tym mówiliśmy. No, to nie jest taki łatwy turniej dla niego, że po każdej partii, wiadomo, dopadają go często gdzieś tam kibice, autografy i tak dalej. Presja jest trochę większa, jak się gra u siebie, więc on był pierwszy raz w takiej sytuacji tak naprawdę i sobie z nią bardzo dobrze, moim zdaniem, poradził. Trochę szarpaną miał tę grę, moim zdaniem, a i tak zdobył fantastyczne miejsca. Dlatego moim zdaniem gra cały czas bardzo dobrze. No tak, Janek myśli, czy bić skoczkiem, czy bić pionem, czy zagrać A3. No A3 moim zdaniem nie działa, bo król C3, jeszcze koń D3 można ewentualnie zagrać, że nie ma bicia, bo tu. Ale po koń D3 jest B4, tak? Czyli tak, tak, tak i tak. 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 No i też remis, tak? Bo zawsze zagram G5, jednego piona wymienię, a królem podejdę na B3, skubnę tego i goniec potem się odda tutaj za tego piona na G7. Dlatego za mało pionków jest, żeby Janek coś tu wyczarował. Więc ten wariant A3, król C3, skoczek D3, B4, skoczek F4, G4. Nawet jak czarne zagrają coś, nie wiem, typu skoczek G2, można zagrać G5, skoczek bije H4, bicie na H6, bicie na H6, król C3, pionek na A3 pada, goniec się oddaje za tego. Jedyną szansą czarnych by było królem szybko przejść na G5, skoczkiem przejść na G6 i potem za każdym razem powtarzać ten schemat, ale biały król zdąży zawinąć na A3 i wrócić, to raz, a dwa, pamiętamy, że jeszcze pionek na B4 jest, więc dlatego to musi być remis. Czy grałem kiedyś z Jankiem w klasyku? Nie, nie grałem. Grałem tylko w blicu i dwa rapidy. Kosteniuk wypuściła? A co? Co miała Kosteniuk? Coś miała ten? Teges? Szmeges? Mamy Diarów przegrał, no więc to była dobra antyreklama dla Budapeszta. Carlsen stoi znakomicie, to dobrze, niech wygrywa. No, Kosteniuk jakieś dymy. Ale rzeczywiście nie stoi najlepiej. Chyba znowu będzie jajko. No myśli Janek. Myśli Janek, no bo tak jak mówiłem, jeśli chodzi o bicia, jak jest możliwe bicie pionkiem, przepchanie, a tutaj jeszcze dodatkowo zbicie figurą, to są to decyzje dość istotne. I tutaj można się zastanowić dłużej, dlatego że no wiemy, że ta partia za około 10 ruchów powinna się skończyć. Dlatego czasu jest sporo do namysłu na te 10 ruchów. Miała wygraną, tak?
No, ale wiecie, jak się ma 0 z 6 i nawet jak się ma wygraną, to nie czujemy tego powera. Nie czujemy tego powera i niełatwo się wtedy gra. No poszło A3, koń D3, B4 teraz pójdzie, bo to jest wszystko forsowne. Nie ma innego ruchu, bo grozi. Skoczek D3 jest po to, żeby pole B2 zabrać, wiecie? G4. Bo G3 bez sensu, bo szach i zbicie na G3 od razu i potem jeszcze tego będziemy atakować. Chociaż pewnie G3 też jest dobre, podejrzewam. Bo to na jedno wychodzi i tak chcemy królem iść tu. Tylko to trochę bardziej komplikuje. Ja chciałem tak prymitywnie zagrać G4 i wymienić jak najszybciej tego piona. Bo można zagrać tak i po tym tu i po tym tak i potem po koniec F5 grać H5 i gońcem bronić tego piona. To też jest remis. No ale G4 jest właśnie takie bardziej chłopskie. Nie ma co, wiecie, tutaj pisać niesamowitych scenariuszy. Trzeba iść po swoje. I nawet tutaj bym zagrał G5, a nie H5. Trzymałbym się swojego planu białymi. Ale H5 pewnie też dobre, nie? Jest zależność. Zazwyczaj gracz, który łatwo wygrał z Kosteniuk, później przegrywa następny mecz. O kurczę. To, żeś analizę zrobił. No, wynik tej partii już jakieś 20 minut temu był do przewidzenia. No i tak też się ta partia skończy. Nie za dużo tutaj miałem do omawiania, no ale trochę takich może idei końcówkowych, sposobu rozumowania w końcówkach, bo końcówki są bardzo specyficzne i jest to faza partii, z którą najwięcej problemów mają zawodnicy, no, średnio zaawansowani. Nawet ci zaawansowani mają problemy. Dlatego na przykład na szkoleniu głównie na końcówki położyłem nacisk na swoich wykładach. No i tutaj no była taka typowa końcówka, można powiedzieć, i taka, że dużo właśnie takich często spotykanych schematów można było wytłumaczyć. Czy Dubow to nowy Tal? Ja bym tak nie przesadzał. Dubow nie gra. Moim zdaniem Dubow miał tam taki okres, że grał dużo ciekawych partii i rzeczywiście gra ciekawe szachy, ale jest wielu innych zawodników, którzy grają ciekawiej od Dubowa, tak mi się wydaje. Mamy Diarov na pewno. Janek. G6. A tu im. Co jest po G5? Nie było tu G5? Aha, bicie na H5 było. Dobra, remis. Dobra. To tutaj jest luz. No, partia się skończy lada chwila. Nie wiem, Olo. A czemu pytasz? Chcesz zabukować termin? W przyszłym tygodniu prawdopodobnie. Nie w przyszłym tygodniu. Trochę później, przed Islandią pójdę. Dobra, partia zakończyła się remisem, tak miała się zakończyć. Giri zremisował. Mamedyarów przegrał. Carlsen wygrał. To zobaczmy może tą partię Kosteniuk-Essipienko, co tam się dzieje. Czy Kosteniuk będzie miała 0 dalej, czy coś tu wywalczy jednak. Może wziąć figurę, ale no nie, no ta hetmanówka musi być przegrana.
Czy można tabelę jakąś? No nie jest to zadanie proste, ale zobaczę, co da się zrobić. Zobaczę, co da się zrobić. Chyba będzie problem z tą tabelą. Chyba będzie problem. Mogę wam przeczytać co najwyżej po rundzie. Taka hetmanówka musi być, nawet jeżeli komputer tu pokazuje remis jakimś cudem albo blisko remisu, to w praktyce ten król idzie gdzieś tu, żebyście wiedzieli. I ten pionek wtedy wygrywa. To jest plan na wygraną. Możecie robić screeny. Taki jest plan i on zostanie wprowadzony w życie. No chyba, że jakoś inaczej Kosteniuk postanowi to przegrać. No hetman D1, hetman F3 jeszcze zagra. Jak tam Duda? No Duda na razie nie najlepiej, bo dzisiaj dwie porażki i remis i zaraz Artemiewem gra. Ostatnią dzisiaj partię. Tu można jeszcze próbować inaczej wygrywać prawdopodobnie, czyli po hetman D1 ustawić hetmana na D3. Czy tu jakichś cukcwangów nie będzie? Tak, tu jakiś cukcwang będzie można ustawić, że przy królu na F2 zawsze poczekamy, żeby król szedł i wtedy zagramy hetman E3 i nie będzie obrony przed hetman na 1, a może będzie obrona hetman E2 jeszcze. Taka pozycja się wygrywa sama. Trzeba zrobić milion ruchów w miejscu i w końcu wygramy, no. Serio. Tym królem gdzieś tutaj trzeba przejść po prostu. Dobra, wolelibyście, żeby Kosteniuk zrobiła 0 z 15, czy żeby zrobiła więcej punktów? Kto jest za tym, żeby zrobiła 0 punktów? Są tacy ludzie? Niech urywa innym, no właśnie. Ja nie jestem za tym, żeby zrobiła 0, bo chciałem, żeby porywała punkty innym, bo z Jankiem już przegrała. Więc niech urywa punkty. No coś ma problem ze znalezieniem dla siebie pola. Trzeba uważać, bo to jest partia grana przez internet. Jak tylko trzykrotnie powstanie ta sama pozycja, to wtedy jest remis automatu. Już raz mieliśmy taką pozycję, że hetman dawał tutaj szacha. Aj, hetman E6. Teraz A. Nie ma szacha tu, to jest bardzo ważne. Pionek na 5 się przydaje. Szach na H4 jest, ale wtedy możemy pewnie odejść królem. Aha, gdzie mam odejść królem? Na D7 prawdopodobnie. I po hetman D4 szach, hetman D6. I wtedy... No tutaj to co? Król F6 prawdopodobnie.
No coś nie może się od tych szachów uwolnić tutaj, Sipienko. Patrzę jeszcze, co w innych partiach. Kejmer ma chyba wygraną z Abdusatorowem. Może nie wygraną, ale ma wieżówkę. Może być wygrana wieżówka. Nepo z Artemiewem pachnie remisem. Dla nas to nie jest dobry wynik. I Hansen z Aronianem. O, skoczkówka, którą tylko Aronian może wygrać. Nie wiem, czy to dobre, czy źle. No, Kosteniuk się tutaj nie kryje i daje milion szachów. Teraz tak. Artemiew jeszcze gra. Tak patrzę, czy znowu Janek. Nie, Artemiew już zremisował. Dobrze, czyli Janek przynajmniej nie będzie czekał jakoś mega długo na tą partię. I zostały jeszcze trzy partie. Tę, którą oglądamy: Abdusatorowa oraz Aroniana. Tutaj raczej bylibyśmy za tym, żeby Kosteniuk coś urwała SI5, ponieważ SI5 jest 10. Janek jest 12 obecnie. To by było dobrze, gdyby tego nie wygrał. No, jakieś ma trudności z ucieczką od tych szachów. No i to jest taki plus, że w partii takiej na żywo przy szachownicy Kosteniuk sama by nie wiedziała, czy jakaś pozycja już powstała trzeci raz, czy nie. A tutaj ona nie musi tego wiedzieć, bo komputer, w sensie strona internetowa, za nią automatycznie przyzna remis. No i tu jest już jakoś mega blisko tego trzykrotnego prawdopodobnie. No szach tutaj na pewno, bo już tego szacha tu chyba dawała w tej pozycji dokładnie. Może na H4 też można dać szacha? No i to też chyba już stało raz, tak mi się wydaje. Gdzie kubeczki znajdziesz? Kubeczki znajdziesz w sklepie. Chyba masz komendę wykrzyknik sklep. Patrol. No i chyba król w końcu uda się tu, gdzie miał od początku się udać, czyli na C2. Widzę, cały czas dyskusja na YouTubie się toczy, która zawodniczka powinna grać, a nie Kosteniuk. No,
taka trochę dyskusja dziwna, ponieważ Kosteniuk no, zdobyła super wyniki w grudniu. Hu no, już nie gra za dużo w szachy, więc Kosteniuk to raczej był naturalny wybór. No dobra, tutaj już sobie poradzi Essipienko. O! Wieżówka taka, widzowie. Tu najładniej wygrywa motyw wieża G6, król H7 i wieża H6 z powrotem szach, wymiana i pionkóweczka. Ciekawe, czy to zauważy Kamer. Prawdopodobnie tak. Wygrywa oczywiście też milion innych rzeczy. No, ale... No dobra, tak, tak, pionka doprowadzi... Na cuk cwangu to wygramy po prostu. Tak, tak, tak. I przy królu na F7 wpuści nas na G6, wpuści nas na G7 i wygramy. F5 i Kamer swoją partię wygra. Więc Abdu Satorov, no... Za dużo remisów ma ten zawodnik, bo 4 remisy, jedna wygrana... I teraz przegrana będzie, więc będzie miał 7 punktów, tyle co Janek. Mimo, że tylko 2 porażki. No dobra, tu już się poddał Abdu Satorov i również Essipienko już wygrał. Więc Kosteniuk ma 0 z 7 i na pocieszenie zostaje jej fakt, że w ostatniej dzisiaj rundzie będzie grała czarnymi z Nepo. No, więc życzę jej powodzenia. No i teraz czeka nas właśnie ta ostatnia partia, w której to Jan Krzysztof Duda będzie mierzył się z Artemiewem Władysławem. Nie jestem niemiły, no po prostu sobie zażartowałem, ale w jaki sposób jestem niemiły dla Kosteniuk, mówiąc, że na pocieszenie jej zostaje, że gra z Nepo. Myślę, że jej już to nie robi różnicy wielkiej. Wiadomo, że chce zrobić jakieś punkty, ale może to dla niej dobrze, że dzisiaj z tym Nepo już zagra i może jeszcze jutro jakoś się przebudzi zawodniczka. Czy ona coś traci na rankingu? Nie. Tutaj rankingi nie są liczone, te fidowskie, ale jest liczony ranking taki specjalny, wewnętrzny na potrzeby tego turu. Jest to ranking, tam chyba ten jakiś tam fighting, chess, fighting, index, coś takiego. Tylko nie wiem, czy tam chodzi też o to, kto ile punktów robi, czy tylko ile jest remisów. No jeżeli tylko liczba remisów by była brana pod uwagę, no to Kosteniuk byłaby na czele tego rankingu, ale to chyba jednak jeszcze się liczy jednak jakieś tam zdobywanie punktów, moim zdaniem. Bo potem według tego rankingu właśnie ten ranking będzie determinował to, kto będzie zapraszany do kolejnych turniejów, a kto nie. Zdzichu napisał, że Kosteniuk zremisuje z Nepo.
Znaczy, no, z Nepo to jest tak, że on rzeczywiście czasami tak trochę lekceważąco może podejść do partii, albo może chce. Nie wiem, jakie on ma relacje z Kosteniuk. Może to być jego koleżanka, a może nie. Jeżeli tak, to może jako dżentelmen by na przykład zremisował, wiedząc, że awansu go nic nie może praktycznie pozbawić, jak ma 16 punktów. Znaczy, nic nie może pozbawić. Musiałby naprawdę zacząć mega przegrywać, żeby nie awansować, bo tutaj. Ile punktów starczy do awansu? No tych 8 wygrań, 24, więc potrzebuje jeszcze 8 punktów. 8 punktów w 8 partiach, a ma 16 punktów w 7 partiach, więc nie, no ale biały mi chyba nie może dać remisu. Zresztą wiecie, no. Cześć, grzechotkami. Czemu Janek nie będzie grać w tym turnieju, skoro ranking będzie grał? Nie rozumiem, Wojciech, o co ci chodzi. Czy Janek odstaje od top 15? Nie, no nie odstaje od top 15. Dobra, zaczynają grać. Przynajmniej jedna partia się zaczęła. Giri źle, ale Janek jeszcze nie gra. Tu jeszcze są te bonusy pieniężne za partię. Za wygraną jest 750 dolców. Za remis jest chyba 250. No i co? Czemu jeszcze nie grają? Przecież Artemiew nie grał długo. Ktoś wie, co się dzieje? Właśnie, ile było remisów dzisiaj w tych rundach? A nie, w tej rundzie było już dużo. 4 remisy. A w poprzedniej rundzie? A, tylko jeden remis, czyli było 5 remisów. Czyli ten ciut powyżej 25% cały czas jest utrzymywany. Kilka słów o przeciwniku. No, Władysław Artemiew, młody, zdolny, 2700 już od dłuższego czasu trzyma. Dobry zarówno w Blica, jak i Rapida. Dużo pracuje nad szachami. A tak naprawdę dużo więcej o nim nie wiem. Czy Duda nie w formie? No może nie w formie, ale to wszystko naprawdę. To może być dyspozycja pojedynczego dnia. Jutro może być dużo lepiej. Jutro gra z Magnusem, drodzy widzowie, więc mam nadzieję, że będziecie oglądać czarnymi. Nie będzie łatwo na pewno.
No dobra, zaczęli Artemiew, no skoczek F3, G3, takie systemy, to zanosi się na coś ciekawego, bo Janek tu ma pełną dowolność i właśnie, zagra coś prawdopodobnie agresywnego. I teraz tak, biały mógł grać przez C4 albo właśnie przez D4 i teraz ewentualnie przez C4. Tam jest taki wariant z biciem, hetman A4, bicie na D4, hetman bije C4 chyba albo wieża D1. To jest jakaś teoria, ja jej oczywiście nie znam, pewnie jesteście w szoku. A, dzięki za donata, anonimowy fan. Widzicie, nie mam tych słuchawek i przeoczyłem. Dobra, B3 to w ogóle jest dziwne. C4 jest na pewno, znaczy na pewno, prawie na pewno główną linią. B3 jest takie spokojniejsze, ale Magnus też lubi czasami podchodzić do tej pozycji przez B3. Szybko gońca tutaj wyprowadzić i potem ewentualnie zbić na C5, zagrać C4 i potem przewaga białych polega na tym, że ten goniec jest dużo lepszy od tego. Ale no, obiektywnie tu czarne nie mają problemu w tej linii. Tak, no właśnie, 90-90 Andrew dobrze napisał, że początek ubiegłego roku też nie był zbyt udany dla Janka, później wiemy, co się stało. Na Tata Steel Janek w zeszłym roku zagrał jeszcze gorzej niż w tym roku. W tym roku to przynajmniej debiutowo wyglądało to dobrze, powypuszczał tam partię i rzeczywiście no, mógł tych punktów zrobić więcej. A w zeszłym roku to nawet ciężko było szukać tych punktów jakoś więcej, po prostu tak jakby nie było powera. Teraz widać, że power był, tylko po prostu niedokładności jakieś tam się wkradły w grę Janka. Więc jak zeszły rok zaczął się tak, jak się zaczął, a potem się okazało, że to był najlepszy rok w karierze Jana Krzysztofa Dudy, to teraz też bym jakoś nie wyciągał zbyt szybko wniosków po zaledwie 7 rundach turnieju internetowego. Na spokojnie, widzowie. Teraz wszystko. Projekt Madryt jest najważniejszy. Czy jeśli Janek zaproponowałby mi bycie sekundantem, czy przyjąłbym propozycję? Gdyby coś takiego nastąpiło, prawdopodobnie bym się obudził, bo mam bardzo dziwne sny często, naprawdę, ale aż takiej abstrakcji to bym sobie nie wyobrażał. Czasami mam tak, że budzę się tylko dlatego, że się kapnąłem, że to jest sen, że coś jest tak dziwne. Więc jestem ostatnią osobą prawdopodobnie ze wszystkich arcymistrzów na świecie może nawet, która by mogła być sekundantem na tym poziomie, bo ja mogę komuś doradzić na poziomie tam 2400, 2500, coś tam ten, te gesy, szmegesy, ale żeby tam jakieś debiuty robić dla takich topowych zawodników, to zero szans. Mógłbym ewentualnie doradzić, jeżeli powiedzmy byłyby dwie linie, gdzie nie wiem, byłaby ta sama ocena pozycji, to pod konkretnego zawodnika, sytuację i tak dalej, turniejową, mógłbym w stanie może doradzić
którą z tych linii lepiej wybrać. No, ale sam takiej linii bym nie przygotował. I teraz poszło C4. No, trochę mnie martwi, że Janek tak długo tutaj myśli. Jakie szachowe sny? Jak mam bardzo mało szachowych snów, ale miewam, tak. No, kiedyś już opowiadałem, że śniło mi się coś, co się wydarzyło dosłownie kilkanaście godzin później. I wtedy sam się przestraszyłem. I jeszcze może bym, nie wiem, sobie to wytłumaczył, że to, nie wiem, jakiś déjà vu czy coś, ale zostałem poinformowany o tym, co śniłem przed tym, jak to się stało, więc to nie mogła być ściema. No dobra, goniec C5 wygląda logicznie. Nacisk na tego skoczka. Jak zbije nam na C6, to luz. Bijemy gońcem i nasz goniec się tutaj przeciwstawia temu gońcowi. Idea podobna jak z obrony Grunfelda, gdzie to biały goniec często idzie na D2, żeby skoczek jakby zbił na C3. Nasz goniec się przeciwstawia gońcowi z G7. Więc tutaj jest ta sama idea, tylko po prostu w innym trochę ustawieniu. No pytanie, co po goniec B2 chce zagrać Janek? Po prostu zroszować? Tak bym obstawiał, że roszada wtedy po prostu nastąpi. A co wam się śni? Albo co wam się śniło ostatnio? Podzielcie się swoimi snami. I apeluję o kciuki w górę, drodzy widzowie. Jest już prawie 800. Jest jakaś szansa, nie wiem, 5% szansy, że do 1000 dojedziemy dzisiaj przed końcem transmisji. Zmobilizujcie się. Nie śniło wam się, że będzie 1000 kciuków dzisiaj na YouTubie? Nie ma żadnych shotów, co było w tym śnie. Ej, a w ogóle, bo piszecie, że Wieliczce soli i tak dalej. Kurczę, fajna ta kopalnia soli. Jak była, byliście w kopalni soli w Wieliczce? Bardzo fajna wycieczka, muszę wam powiedzieć. Byliśmy całą grupą ze szkolenia i naprawdę wszyscy byli mega zadowoleni. O, zgadnijcie, kto przyszedł. Dobra, jak wbijecie teraz 1000 kciuków, to kota wam pokażę. Dobra, 950 przynajmniej kciuków. Bo na 1000 już nie ma pewnie mocy. Nie, kocie? Ale wolno grają. Już z tych nudów będę kota wam pokazywał. Roszadę trzeba zrobić prawdopodobnie. O, byliście w kopalni. A ja właśnie byłem pierwszy raz w życiu teraz. Pierwszy raz w życiu byłem, prawdopodobnie, bo w szkole zawsze takie wycieczki były na bank, w szczególności, że mam niedaleko do Wieliczki z Gliwic, no ale pewnie wtedy byłem na jakimś turnieju czy coś. Goniec bije D4 to mega dziwny ruch. Aha, E5 chce, nie, koń bije D4. Dobra, jest prawie 950. Przywitaj się z widzami. No. Ale niezadowolony. Bardzo niezadowolony. No. Potężny kocur, co?
Potężny kot. Tylko... Widać go? A, już cię nie widać, kocie. Usiadł mi na laptopie i nie widzę teraz czatu, bo czat mam włączony na laptopie, więc nie widzę komentarzy. Mogę wam pokazać kamerą. O, widzicie? Tu siedzi. No, idź już. On napisał coś na czacie dla was. To wcisnę Enter, jak on już to napisał. Ale tylko na YouTubie to napisał. No, kocie, no. Właśnie, zaraz mikrofon popsuje i będzie źle. No co? Kot coś chce. No, powiedz coś. No. Znowu się na laptopie rozłożył. Oj, i teraz mi w ogóle wszystko na tym laptopie popsuł. Już wszystko pozamykał. Dobra, co tu się dzieje w pani? Oj, nie, kocie, dźwięk mi włączyłeś. No. No chodź, już chodź. Dobra, teraz zamknął mi okno w ogóle. Zaraz, muszę włączyć, bo mi pozamykał czaty. Nic nie widzę na razie, co piszecie. Dobra, bo Janka się zaczyna dziać, więc zaraz się skupię na pozycji, spokojnie. No wiem, że laptop ciepły i dlatego tam się położył. Co tu się podziało? Janek ma jeszcze króla w centrum, to jest na pewno zła informacja. Chyba, że hetmany by się wymieniły, to by była dobra informacja wtedy. Dlatego taki ruch jak hetman B6 ciśnie mi się na rękę, żeby po biciu zbić czymkolwiek, nawet pionem i potem króla ładnie na E7 postawić. Na czarnym polu, w centrum, bo już by była końcówka. Janek oczywiście nie z tych zawodników, co grają jakieś takie spokojne ruchy, tylko po prostu wziął na B3 i prawdopodobnie jak nastąpi bicie na A7 roszada, trzeba jeszcze na jakieś wieża D1 uważać oczywiście. Skoczek D2, skoczek C4, skoczek D6 jakieś idee też są, ale wieża na B8 powinna wrócić. Nie ma innego pola zresztą. Tu i tu jest bezpośrednio zabrane te pola. Prawda? Na B5 jeszcze może iść, no ale na białe pole zawsze wygląda źle. A na B6 nie można, bo skoczek C4 wchodzi z tempem i skoczek D6 idzie. Co on mi tu włączył w ogóle? Jakieś dziwne okna mi się potwierały. No i zobaczymy. Jak tu nastąpi bicie i krótka roszada, to zaraz może znowu będzie jakiś remis. No bo jak pionki są na jednym skrzydle i układ sił jest identyczny, to często takie partie kończą się remisami. No i Janek wiadomo nie będzie skakał z radości po dwóch porażkach i dwóch remisach, ale jednak trzy partie grał dzisiaj czarnymi. Jutro cztery partie znowu są i ostatniego dnia trzy i z tych siedmiu jest taki plus, cztery będzie grał białymi, więc może trochę tych punktów na tym białym kolorze zrobi. Kot nie ma Instagrama. Zdjęcia kota są wrzucane na mojego Instagrama. Nawet jedno jest jako post, ale są wrzucane co jakiś czas w relacjach. Zdjęcia mojego kota. Więc jak ktoś jest zainteresowany zdjęciami mojego kota, to zapraszam na mój Instagram. Chyba jest wykrzyknik IG
komenda i wtedy możecie mnie obserwować na Instagramie. Też zapraszam na mój fanpage na Facebooku. Dzisiaj wrzuciłem tam fotorelację małą sprzed 2 lat z mojego pobytu w RPA. Nie był to pobyt szachowy, aczkolwiek w szachy grałem. No więc jak ktoś chce się dowiedzieć, czy warto lecieć do RPA, czy nie warto, to zapraszam. Na fanpage. To się dowie. Ile taka przyjemność kosztuje? Obserwowanie mnie na Instagramie i na Facebooku jest w ogóle za darmo. Jest taka super promocja na zawsze, że to nic nie kosztuje. No, Artemiew tutaj myśli już 2 minuty jakoś ponad, bo albo teraz coś znajdzie konkretnego, albo takiego przynajmniej sprawiającego jakieś trudności Jankowi, no albo nie znajdzie i będzie remis. No trzeba zrobić teraz roszadę, ponieważ grozi już skoczek C4 i wtedy po roszadzie byłby skoczek E5 i jakieś problemy z tym końcem. Grozi też w ogóle jakiś hetman, wiecie, C5, tak? I na przykład uniemożliwienie tej roszady. Tak, 965 łapek widzę na YouTubie, więc jest szansa na tysiaka jednak. Wystarczy kota wam zaoferować i kciuki lecą do góry. Czemu Janek nie robi roszady? Czy coś jest, czego tu nie widzę? Aha, E4 pewnie liczy, tak? Roszada E4, żeby tego skoczka tutaj w niepokój od razu wprowadzić. A, bo skoczek E4, też ciekawe. No ale co jak nawet... Aha, gońce miałem gdzieś. Na B5 mogę pójść. I po skoczek F6, hetman F6. Hetman F6, pionek F6 i remis oczywiście. No tak, no po goniec z B5 prawdopodobnie się wszystko poupraszcza. Czy jutro będzie relacja? Jak najbardziej. Tak długo jak Jan Krzysztof będzie w turnieju walczył, tak długo możecie liczyć na to, że będę ten turniej dla was komentować. Coś dziwnie za... Jakiś dziwny dźwięk. Coś kot gdzieś łazi i majstruje. Jak Janek odpadnie, to nie daję wam gwarancji stuprocentowej, że wszystkie partie do końca będę dla was komentował. Na finał pewnie bym się pojawił. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest 1000 kciuków. Dziękuję bardzo. Aleksandra Barczak oznajmiła, że jest 1000. I możliwe, że jutro będzie jeszcze coś więcej niż tylko relacja z turnieju. Może jeszcze się odpalę jakoś w godzinach południowych. Typu 12. Albo coś takiego. Jeszcze nie wiem, co miałbym robić. Ale... Może wy napiszecie, co byście chcieli. Może Puzzle Rush porozwiązuje, bo Brodzie się wydaje, że jest lepszy w Puzzle Rush, więc trzeba było to wyjaśnić jak najszybciej. O, Pociąg do Gwiazd też tak napisał. Był dumny, jak pokonał tę barierę? No wiem, bo wiecie. No nie będę wam tłumaczył. Wiecie, czemu był dumny. O, nie ma uproszczenia, jest skoczek D6. To jeszcze może tutaj się coś dziać na dobrą sprawę.
Partyjki z widzami. Albo Puzzle Rush, tak? Albo partyjki z widzami, albo Puzzle Rush. No jeszcze te banklaudy chciałbym spróbować zrobić, żeby do 2500 wbić na 3 minuty. O, Hetman B6 wygląda bardzo zdrowo. No teraz to już muszą nastąpić wymiany. Ten Hetman na B6 aż 3 figury atakuje, więc coś się tutaj musi wymienić. Czy to będzie skoczek za gońca na B5, czy to będzie Hetman na B6, nie ma to większego znaczenia. Każda wymiana jest tutaj na rękę Janka, ponieważ no, białe figury były tutaj aktywniejsze i tak się wydawało, że wszystko się trzyma, ale wiecie jak to jest. Po takim dniu, jaki Janek miał, czasami może coś się wydawać i potem się okazać, że zlipa. No a tutaj te wymiany nastąpią i Janek zrobi remis, co niby w tej punktacji 0-1-3 jest złe, ale to jest ważne, że Artemiew raczej będzie tym zawodnikiem, który właśnie będzie gdzieś tam w okolicach tego 8 miejsca, więc bezpośredniemu rywalowi właśnie w tej walce o awans też zabieramy te punkty. Dlatego czarnymi jest to wynik jak najbardziej poprawny. Ta partia z Dingiem i z Artemiewem, no Janek pozbierał się, to bardzo dobrze. Wykłady z gry środkowej. Nie no, wykłady to na szkolenie można przyjechać i posłuchać. Na streama wykład to jest takie no... Może takie mini wykłady macie w trakcie partii na ogół. Coś tam zawsze wam wytłumaczę ze strategii, mam nadzieję. Ilu zawodników przychodzi dalej? 8. 8 zawodników. Mógłbym powiedzieć, że 8, no ale Kosteniuk już przegrała z Nepo. Nepo nie zszedł poniżej 15 minut na zegarze. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o moje rozważania, czy będzie dżentelmenem i remis weźmie z Kosteniuk. To Nepo poszedł w drugą stronę i nie zszedł poniżej 15 minut i wygrał. Więc niestety Aleksandra Kosteniuk ma 0 punktów po 8 partiach. Witam, Filuksik. A Rojan też tak miał wczoraj? Że nie zszedł poniżej 15 minut? Nie wiem, czemu ta partia jeszcze się toczy. Czy to Artemiew chce coś tutaj zrobić? No tak, no chyba Artemiew. Dziwne, że się chce tak ludziom grać. Tutaj król na G7 stanie, skoczek na F6 i mogę czarnymi stać w miejscu i nic kompletnie nie robić. I remis. Może jakiś challenge grał, że nie może zejść? No... Kiedyś miałem challenge taki rzeczywiście w turnieju live w Pardubicach. To był trochę głupkowaty challenge, no, bo to były chyba 15 minut na partię i mieliśmy zakład z kilkoma osobami, że nie można zejść poniżej 2 minut. Nie można zużyć więcej niż 2 minuty. Więc wszyscy grali takim normalnym tempem, nie za szybkim. A my mieliśmy 13 minut z hakiem na zegarze i panika, bo zaraz minie czas, nie? Patrzyli na nas jak na idiotów. No ale zabawa była przednia. Nie zrobiliśmy dobrych wyników, muszę wam powiedzieć. Jakieś tam partie powygrywałem, tak, no ale wtedy powinienem wygrać ich więcej. Już miałem 2400 ranking, więc to był turniej dwudniowy. Na drugi dzień w ogóle nie wstali, znaczy nie przyszliśmy i tyle. To był taki krótki challenge. Tak mi się przypomniało właśnie, jak napisaliście o tym Nepo.
No dobra. Tu jeszcze wyżej w 4 pewnie zagrał CMF, a nie, tu zagrał, okej. Okay. No i tu trzeba grzeczniutko, wieża F8. Nie wieża F5, bo ta wieża by się tam plątała po ruchu E4. O, i teraz jakieś trzykrotne zrobią. O, dokładnie tak. I partia kończy się remisem. No jest to remis ok. Czarnymi, tak jak mówiłem, z Artemiewem. Artemiew jest na miejscu 8. Janek obecnie jest na miejscu 12. Ale może jeszcze spaść, bo może go Abdusatorow albo Mamediorow wyprzedzić. Ale w chwili obecnej w tabeli live ma... Ile punktów straty do... No do Artemiewa ma 2 punkty straty do 8 miejsca, więc nie ma tragedii. Jakie 250? Aha, 250 dolców do przodu, że co? Aha, że remis, tak? Że 250 dolców dostał za remis. No dobra, jeszcze sobie może zobaczymy, co się dzieje w jakiej partii. Może Carlsen z Pragiem jak gra. O, zresztą teraz też o to poprosiliście na czacie. Jutro to samo, o 18 zaczynają grać. Partia z Magnusem jest o godzinie chyba 21, jeżeli się nie mylę. A od godziny 20 mniej więcej towarzyszyć mi będzie Artur Jakubiec w komentowaniu partii. I możliwe, że jutro jeszcze odpalę jakiegoś streama wcześniej. Jako, że mam bark kontuzjowany, nie mogę chodzić na siłownię. Przez co mam trochę tego dodatkowego czasu do wykorzystania. Jeśli macie włączone dzwoneczki, powiadomienia i tak dalej, no to nie przegapicie tego streamu. A co to będzie, czy Puzzle Rush, czy gra z widzami, czy jedno i drugie, to się okaże jutro prawdopodobnie lub pojutrze. Chociaż pojutrze raczej byłbym za planem, żeby ostatni dzień eliminacji pokomentować i potem o 23 Title Tuesday odpalić. To by mogło być opcją dobrą. Patrząc na tabelę, JKD nie ma szans raczej. Nie, no jak nie ma szans raczej, jak ma 2 punkty straty póki co do 8. No to jest jedna partia. Jak wygra 2 partie, już wtedy jest automatycznie w pierwszej 8. W sensie w tabeli live. Myślę, że Janek jest w stanie wygrać 2 partie. Jak to jutro wygląda? Z kim Janek gra po kolei? Zanim jeszcze z Magnusem zagra. Białymi z Aronianem, potem czarnymi z Mamediarowem, który tutaj świruje. I z Mamediarowem czarnymi można spokojnie wygrać. Potem białymi z Girim i czarnymi z Magnusem. No dystans rzeczywiście się zrobił trudny, ale no partie mega ciekawe jutro są. Naprawdę, fajni przeciwnicy. Aronian, Mamediarow, Giri, Carlsen, będzie się działo. Z Nepo jeszcze nie grał Janek. Bark kontuzjowany, to trzeba chodzić na rehabilitację. No byłem u... Już jedną wizytę miałem u fizjoterapeuty, ale nie u tego, co zwykłem chodzić, więc teraz na szczęście dostałem termin, ale dopiero na piątek do tego fizjo, co zawsze chodzę. I... No, i w piątek jeszcze zobaczymy, co z tym moim barkiem. Najgorsze jest to, że pierwszego, drugiego, trzeciego dnia prawie nic nie czułem i im więcej czasu mijało, tym gorzej było z tym barkiem. Dlatego wkurzony jestem trochę. No dobra, drodzy widzowie. Widzę, że Broda coś tam streamuje. To może was tam wyślę. Co wy na to? Bo już rundy do końca nie będę komentował. Głównie dla Janka tutaj przyszliśmy. Jutro sobie będziemy omawiać więcej, co się działo jeszcze w tych partiach. No to co? W
wszystkich tych, którzy są zainteresowani kibicowaniem Jankowi, zapraszam na jutro na 17:45. Wtedy rozpoczyna się stream. A tych, co chcieliby pooglądać coś więcej, to możliwe, że jutro w okolicach godziny 12-13 bym się odpalił, ale tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Dziękuję za dzisiaj wszystkim i do zobaczenia. Dobranoc.